w tym akademiku, w kompletnym chaosie, właśnie w pomocy tym pierwszym uchodźcom. Pamiętam, że jakaś, ci ludzie zaczęli do mnie przychodzić i prosić, żebym rozwiązała ich różne problemy i ja tak się zaoferowałam, że za sztuczną szczęką jakiejś pani wyszłam w ogóle do domu, bo zapomniałam, że ona prosiła, żeby je skleić. Natomiast czymś innym jest orzeczenie. Orzeczenie wydaje poradnia psychologiczna-pedagogiczna na każdy etap edukacyjny i orzeczenie jest już o potrzebie kształcenia specjalnego. I tam poradnia, tam są pedagodzy, oni określają, prawda, jaki typ placówki jest dla dziecka korzystny i tak dalej. Natomiast, żeby było jasne, rodzic może równie dobrze schować to do szuflady i powiedzieć, nie ma żadnego orzeczenia. Okay, tak, ja po prostu dziecko zapisuję do szkoły rejonowej, bo tak mi się podoba. Oczywiście obserwujemy teraz w Polsce ten proces deinstytucjonalizacji, jest dobry, ale szczerze mówiąc, jest tak, dużo może rząd to nas nie słucha, prawda, środowiska, natomiast trochę to widzę tak, że ta pomoc społeczna u nas nie działa. Jest też bardzo niedofinansowana. Dzień dobry, pani Anna. Dzień dobry, panie Bartku. Moją gościnią jest pani Anna Stasienko, Larsz Wrocław, prezes, dyrektor. Przewodnicząca zarządu. Pani Anno, dla tych, którzy pani nie znają, nie wiedzą, czym się Larsz zajmuje, co pani robi na co dzień, gdyby mogła pani trochę opisać, uchylić rąbka tajemnicy? Jestem rzeczywiście przewodniczącą zarządu lokalnego wspólnoty we Wrocławiu, wspólnoty Larsz. Nazywamy się wspólnotą i tak rzeczywiście żyjemy jak wspólnota. Ja przewodniczącą zarządu jestem krótko, bo trzeci rok, drugi właściwie rok, ale w ogóle z Larsz jestem związana trzeci rok. Mamy wspólnoty w 5 miastach w Polsce. Najstarsza nasza wspólnota jest pod Krakowem. Tam już jesteśmy od 42 lat, koło Wieliczki. Potem powstała wspólnota w Poznaniu 28 lat temu. My dokładnie 20 lat, jesteśmy we Wrocławiu na Karłowicach. Jest jeszcze wspólnota w Warszawie i w Gdyni. I też jest projekt wspólnoty, i też jest taki zalążek wspólnoty w Opolu i w Bydgoszczy. Tam jeszcze nie ma domu, ale już jest zarząd w Opolu, już jest grupa osób z niepełnosprawnością i ich rodziców. I reprezentuje środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną. W Larsz wspieramy dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Na Karłowicach prowadzimy 2 domy pomocy społecznej i zespół mieszkań chronionych, a prywatnie jestem też rodzicem nastolatka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym. Okej. Żeby tylko wyprostować, to nie są DPS-y państwowe, tylko DPS-y fundacji. Panie Bartku, jest tak, uściślimy, są to DPS-y państwowe. Aha, okay. Co to oznacza? Podlegamy, to znaczy tak, DPS-y są dokładnie we Wrocławiu i właśnie tam pod Wieliczką, tam gdzie jest najstarsza wspólnota Larsz. W innych miejscach nie są to DPS-y. DPS to jest Dom Pomocy Społecznej, podlegamy pod Ministerstwo Rodziny Pomocy Społecznej. Mamy umowę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, więc to wygląda tak, że MOPS powierza zadanie Fundacji Larsz prowadzenia właśnie takiego Domu Pomocy Społecznej i my realizujemy państwowe zadanie, czyli kontroluje nas MOPS, jesteśmy też wpisani w Urzędzie Wojewódzkim, no, działamy na podstawie zezwolenia wojewody, czyli też z tamtej strony też jesteśmy kontrolowani, czyli jest, tak jak właśnie powtórzę, no, jesteśmy Dom Pomocy Społecznym państwowym, ale prowadzonym przez fundację. Nie chciałbym, żeby to się kojarzyło, różne ludzie mają wyobrażenia na temat DPS-ów, więc chciałem uściślić. My już przed nagraniem rozmawialiśmy trochę i okazało się, że bardzo niewiele wiem, ale tu najistotniejsze jest pani spojrzenie i naprawdę chciałem zacząć od takiego trochę rozwiania, chociaż mi już pani trochę rozwiała chmury niejasności i niepewności, ale czego społeczeństwo nie rozumie niepełnosprawności, w niepełnosprawnościach, w kwestiach osób niepełnosprawnych. Z czym mamy największy problem w pani ocenie?
Boże, chciałabym na początku uściślić, że rozmawiamy o niepełnosprawności intelektualnej, bo na wszystkich niepełnosprawnościach się nie znam. A jeśli chodzi o niepełnosprawność intelektualną, to tu też trzeba pamiętać, że niepełnosprawność intelektualna też co innego oznacza, że ktoś jest niepełnosprawny intelektualny w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. I my w LASZ wspieramy osoby ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Często te osoby też mają jakąś inną niepełnosprawność, na przykład jakąś fizyczną. W każdym razie, mówiąc o niepełnosprawności intelektualnej, pamiętajmy, że duży odsetek osób z niepełnosprawnością intelektualną, czyli poniżej normy i z osoby z lekką niepełnosprawnością, w życiu codziennym stykamy się z nimi absolutnie wszędzie i te osoby często zakładają rodziny. One funkcjonują troszkę niżej, na zasadzie w szkole są słabymi uczniami, natomiast są w stanie funkcjonować samodzielnie, zakładają rodziny i część naszych mieszkańców z zespołu mieszkań chronionych, tam są osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, pracują na wolnym rynku, czyli spotykamy się z nimi w Starbucksie, w McDonaldzie, tam też w innych takich punktach gastronomicznych. Akurat nie nasi mieszkańcy, ale no często też takie osoby zajmują się takimi prostymi pracami, typu jakieś sprzątanie, prawda? Takie, gdzie nie są wymagane jakieś skomplikowane umiejętności poznawcze. I też z niepełnosprawnością intelektualną jest tak, że ten odsetek osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną jest mniejszy niż właśnie z lekką umiarkowaną. Właśnie z tego powodu, co powiedziałam, że po prostu osoby z niepełnosprawnością lekko zakładają rodziny i ten iloraz inteligencja dziedziczony, czyli po prostu mają rodziny i to jakby idzie dalej. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o niepełnosprawność intelektualną, często są to wady genetyczne bądź wady okołoporodowe, które taką niepełnosprawność wywołują. No, inną grupą jest, że ktoś po prostu w normie intelektualnej ulega wypadkowi i traci zdolności poznawcze i staje się osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Oczywiście tak też się dzieje. Więc czego społeczeństwo nie wie o niepełnosprawności intelektualnej? No, wydaje mi się, że część osób właśnie nie ma świadomości, że sporo osób z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonuje wokół nas. One oczywiście popularnym takim zespołem, zespół Downa, prawda? Czyli tu jest widać niepełnosprawność. Hej. Cieszę się, że dotarliście do tego momentu. Bardzo dziękuję Wam za poświęcony czas. Żeby rozwijać ten kanał, warto by było, żebyście zostawili po sobie jakiś komentarz, informacje na temat tego, nad czym można by było popracować, czego chcielibyście więcej, na co warto by było zwrócić uwagę, albo co sądzicie o tych rozmowach. Jednocześnie zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z wszelkimi informacjami. A tutaj macie moje media społecznościowe, na które możecie wejść i zobaczyć więcej informacji, być na bieżąco z tym, co aktualnie robię, ewentualnie być ze mną w kontakcie. Bardzo Wam dziękuję i miłego dalszego słuchania. Natomiast część zespołów genetycznych nie daje żadnych fizycznych objawów. To znaczy, te osoby wyglądają zupełnie zwyczajnie. Przykładem jest mój syn, osoba ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną, która wygląda zupełnie zwyczajnie i dopiero problemy, jakie ma z mową bądź zachowanie, też oczywiście pracujemy nad tym, żeby to zachowanie było akceptowalne społecznie, żeby nie przerażało i też, żeby on był zrozumiały w swoich zachowaniach, no ale dopiero na przykład, kiedy ktoś próbuje z nim podjąć rozmowę, no to wtedy może się zorientować, ale też nie zawsze, że jest to osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Natomiast na przykład z naszymi mieszkańcami z niepełnosprawnością umiarkowaną, którzy sprawnie posługują się telefonami, wchodzą w związki, no praktycznie bardzo trudne byłoby zorientowanie się, że ta osoba jest niepełnosprawna, no to trzeba by dać jakieś trudne zadanie. Natomiast te osoby nasze z niepełnosprawnością umiarkowaną, no często nie znają wartości pieniądza, przez to są łatwo ofiarą, prawda, jakichś ewentualnych nadużyć. Ogólnie myślę, że społeczeństwo dużo nie wie, czyli może mało wie o niepełnosprawności intelektualnej, ale z bardzo prostej przyczyny, po prostu te dwa światy się nie spotykają. To znaczy, ja pracowałam bardzo długo w szkole i dzieci, młodzież
w normie intelektualnej, no nie ma kontaktu z dziećmi, z młodzieżą, z niepełnosprawnością intelektualną. Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, powiedzmy do 4-5 klasy, jeszcze daje radę w szkole, w klasach integracyjnych i tam jest szansa taką osobę poznać. Natomiast później, kiedy ten materiał już robi się zbyt skomplikowany, no to te drogi się rozchodzą. Natomiast dzieci no już z większymi takimi trudnościami no chodzą do szkoły specjalnej, do której młodzież w normie intelektualnej no nie przychodzi, tak? I te światy się nie spotykają. Nie jest to, my możemy pomyśleć, że to jest oczywiste, ale tak naprawdę dla mnie punktem odniesienia jest Hiszpania. Tam jest bardzo mało szkół specjalnych i tak, tam jest po prostu edukacja włączająca. Czyli od wczesnych etapów edukacji po bardzo późne etapy osoby z niepełnosprawnością intelektualną no, nie przebywają w szkołach specjalnych, tylko przebywają w szkołach masowych. Inna sprawa jest, jak to zrobić, tak? Nie jest to proste, natomiast to jest jakby dla nich zupełnie oczywiste, że właśnie na tym polega inkluzja, czyli włączanie. Więc u nas skąd miałoby społeczeństwo wiedzieć o trudnościach osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy o funkcjonowaniu, jeżeli tak naprawdę te dwa światy się nie spotykają. No wiedzą rodzice, wie rodzeństwo, wie ktoś, kto, nie wie, w jaki sposób się zetknął, tak? Ale ogólnie no nie ma takiej tak naprawdę przestrzeni, żeby te dwa światy się spotkały. Dlatego jest, myślę, że poziom świadomości jest dosyć niski. Okay, a w Hiszpanii to, w pani ocenie to jest takie modelowe rozwiązanie, gdzie jest ta edukacja, bo to też jest taka rzecz, o której chciałem zapytać, ale nie chciałem przerywać. Jeżeli mamy młodego człowieka, który już nie nadąża, no mówimy o polskim systemie, nie nadąża z tym normalnym tokiem nauczania, to albo ląduje w szkole specjalnej, a jeżeli nie, to jaka jest alternatywa? Jest w ogóle jakakolwiek alternatywa? Może tak uściśle. Wygląda to w ten sposób. Są uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym realizuje inną podstawę programową niż uczeń ze szkoły masowej. Natomiast rodzic ma prawo dziecko z niepełnosprawnością intelektualną nawet w stopniu znacznym umieścić w szkole masowej i tam ten uczeń ma realizować podstawę programową, no taką, która jest dla niego odpowiednia. Jak ta podstawa programowa wygląda dla ucznia właśnie z niepełnosprawnością intelektualną? Przedmioty, no to nie jest historia, biologia, geografia i tak dalej, tylko to jest funkcjonowanie osobiste i społeczne, kreatywność, rewalidacja. I ta podstawa programowa no, jest skrojona na miarę możliwości tego ucznia. Tak? Natomiast tak naprawdę rodzic ma prawo umieścić dziecko w szkole masowej. Nie robi, czasem to robi, natomiast no, patrząc na trzeba też patrzeć na dobro dziecka, tak? Czy dobre dla niego jest przebywanie w 30-osobowej klasie? No nie, no w szkołach specjalnych, jeżeli dziecko ma sprzężenie, to znaczy niepełnosprawność intelektualną i jeszcze jakąś niepełnosprawność, typu na przykład afazja, nie mówi, w tym momencie klasa może liczyć maksymalnie 6 dzieci. I są też tam specjaliści. Tak jakby patrząc na dobro dziecka, lepsza jest szkoła specjalna. No, natomiast rodzice często na tych pierwszych etapach no boją się szkoły specjalnej. A czemu się boją? No bo też mają nierealne wyobrażenie, prawda, jak to wygląda. Też wiadomo, że kiedyś taka osoba byłaby bardzo odrzucana i szkoła specjalna, no to bo takie wiadomo, z czym nam się kojarzy, tak? Ty to w ogóle do szkoły specjalnej się nadajesz. A były takie hasła. Dokładnie. I co to miało znaczyć tak naprawdę, tak? Więc chciałabym wrócić, panie Bartku, do pana pytania, tak żeby dokładnie na nie móc odpowiedzieć. Nie, w sensie, bo to jest, jak sobie wyobrażam, i to znowu, osoby z zewnątrz totalnie, że, no nie wiem, rodzice rozmawiają pewnie z dyrektorem czy z nauczycielami w takiej normalnej szkole, bo na przykład dziecko nie nadąża albo przerasta je dany program, to można skierować do szkoły specjalnej. I tutaj małe pytanie, czy są w ogóle miejsca, czy podobnie jak na przykład z miejscami u was. A z drugiej strony, czy na przykład państwo oferuje jakąś alternatywę, nie wiem, strzelam, jakieś
nauczanie domowe, pomoc jakichś specjalistów, którzy się w takim nauczaniu domowym mogą pojawić na przykład. Bo wiadomo, rodzic nie musi być specjalistą od wszystkiego. Czy tutaj są jakieś... Bo to trochę z zewnątrz znowu. Tak jakby... Nie chciałbym tego powiedzieć, żeby to źle nie zabrzmiało. Trochę zamyka drzwi dla takiego dziecka. No bo na przykład dla jego dobra nie może przebywać w dużej klasie. A w kontekście na przykład, nie wiem, czy nauczania domowego, jeżeli takie jest, albo szkoły specjalnej. Na przykład, nie wiem, może nie być miejsca. Nie wiem, jak wygląda w ogóle ilość, czy to są prywatne placówki, państwowe placówki, to gdyby pani mogła powiedzieć. To wygląda w ten sposób. To jest, chcę podkreślić od razu, że to jest ważne. Życie osoby z niepełnosprawnością intelektualną to jest przed i po. I teraz to wielkie przed to jest właśnie etap edukacji, czyli do 24 roku życia, kiedy wiemy, że w Polsce jest obowiązek szkolny, jest obowiązek nauki. I dziecko musi mieć miejsce w szkole, bo to jest obowiązek państwa, prawda? A chcę powiedzieć, że później, to jest, o tym powiemy później, później się kończy obowiązek państwa. I największa troska rodzica, kiedy już jakby ogarnie tę sytuację, tak powiem kolokwialnie, to jest nie co będzie, kiedy moje dziecko jest dzieckiem, tylko co będzie, kiedy się skończy szkoła. I kiedy już nie ma państwa obowiązku, a moje dziecko nadal będzie wymagało wsparcia. I później powiemy, co się dzieje, bo może państwo się nigdy na tym zastanawiali, co się dzieje z taką osobą, która kończy 24 lata, ma mózg 3-latka i żeby nie siedziała w domu i nie traciła umiejętności, które zostały wypracowane w szkole, już obojętnie czy w masowej integracyjnej, czy w specjalnej, tylko co zrobić, żeby miała szansę być wśród rówieśników podobnie funkcjonujących, żeby miała jakieś zajęcie, żeby rodzic nie musiał też, rodzic też już wtedy nie jest młody, tak? Jeżeli dziecko już ma to minimum 24 lata, żeby rodzic nie był 24 godziny na dobę obciążony opieką, bo to tak naprawdę wygląda to tak, że problemy nie są, kiedy człowiek jest młody, osoba z niepełnosprawnością intelektualną, bo oczywiste, że po tym pierwszym etapie, kiedy rodzic dostaje diagnozę, najpierw jest w szoku, później odrzuca, później się załamuje, później szuka cudownego leku, później znowu się załamuje i tak dalej. I teraz jest też tak, panie Bartku, już niezależnie czy dziecko jest pełnosprawne, czy niepełnosprawne, jakby nikt nikogo nigdzie nie kieruje. Zawsze w Polsce decyduje rodzic, czyli rodzic decyduje, może dyrektor na przykład, czy pedagog to często robi, czy psycholog szkolny, zasugerować, tak? Natomiast decyzję podejmuje rodzic. Nikt nie może nikogo zmusić. Można oczywiście to zrobić w sposób pośredni, czyli zniechęcić, prawda? Natomiast to rodzic decyduje. I tu jakby jest mądrość też pedagogów, dyrektorów, żeby mimo, że na przykład rodzic widzi możliwości swojego dziecka wyżej niż one są w rzeczywistości, albo myśli, okej, teraz jest tak, ale on zrobi postęp, nie chcę go dać do szkoły specjalnej, bo tam będzie wśród osób niżej funkcjonujących, a ja chcę, żeby on był wśród rówieśników w normie, bo od nich się nauczy na przykład lepszych zachowań, albo coś jeszcze, prawda, to podziała na niego stymulująco. Więc to... Tu trochę jest tak, że rodzice nie ma jakby takiego doradcy. Nie ma takiej osoby, która powie rodzicowi jakby co zrobić. Jest tak, że są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które wydają opinie i orzeczenia. Czym innym jest opinia? Opinia jest na przykład osób z dyslekcją, dysgrafią i tak dalej. I bardzo dużo teraz wiemy, uczniów w szkołach masowych ma opinię. I opinia polega na pewnych dostosowaniach, czyli tam uczeń realizuje zwykłą podstawę programową, prawda, ale ma pewne dostosowania. I tak samo uczeń z lekką niepełnosprawnością, on też realizuje zwykłą podstawę programową, lekką niepełnosprawnością intelektualną. Natomiast na przykład nie uczy się drugiego języka obcego, ale realizuje tę samą podstawę programową. Tylko właśnie z tymi dostosowaniami. Natomiast czymś innym jest orzeczenie. Orzeczenie wydaje poradnia psychologiczna, pedagogiczna na każdy etap edukacyjny i orzeczenie jest już o potrzebie kształcenia specjalnego. I tam poradnia, tam są pedagodzy, oni określają, prawda, jaki typ placówki jest dla dziecka korzystny i tak dalej. Natomiast, żeby było jasne, rodzic może równie dobrze schować to do szuflady i powiedzieć, nie ma żadnego orzeczenia. Okay. Tak, ja po prostu dziecko zapisuję do szkoły rejonowej, bo tak mi się podoba.
We Wrocławiu wygląda to w ten sposób, że są szkoły państwowe specjalne. Są szkoły prowadzone przez fundacje, ale też korzystają, znaczy, no, mające dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Są też takie małe placówki. Ja szczerze mówiąc to akurat tak dobrze się na tym nie znam, ale wiem, że są takie małe placówki, na przykład specjalizujące się w wspieraniu dziećmi ze spektrum autyzmu, co też jest dobre, że to są specjaliści, prawda, jest jakaś, są metody do pracy z tymi dziećmi, rodzice też wiedzą. Znam kilka nazw, nie chcę też mówić, ale, ale tak to wygląda to w ten sposób, że też na dziecko z niepełnosprawnością jest dużo wyższa dotacja niż na dziecko w normie intelektualnej. No to jest oczywiste, tak? No bo po prostu są potrzebni specjaliści, mniejsza grupa i tak dalej. Natomiast, tak jak panu wspomniałam, kończy dziecko 24 lata i tak naprawdę to często jest koniec możliwości. Bo póki jest w szkole, proszę wziąć pod uwagę, że tak, rodzic może skorzystać z bezpłatnego dowozu dziecka do placówki. Co to oznacza? Dziecko jest zabierane z domu busem szkolnym i odwożone. Czasowo to wygląda w ten sposób, że o 7 rano dziecko, na przykład w naszym przypadku, o 7 rano syn jest zabierany z domu i o 16 jest odwożony. To oznacza, że w tym czasie rodzic no nie jest obciążony, czy nie jest zaabsorbowany, może obciążony to złe słowo, opieką nad dzieckiem, któremu później no, trzeba zorganizować czas, bo samo sobie nie potrafi zorganizować czasu, bądź jest zajęty dowożeniem go na rehabilitację, różne zajęcia, chociaż samo nigdzie nie pojedzie, niezależnie od wieku. Natomiast po 24 roku życia nie ma już państwa obowiązku i tacy ludzie nie znikają, tak? Żyją długo, no nie umierają na szczęście, po prostu są. I my ich nie widzimy, no bo często zostają w domu z rodzicem, niestety. Są placówki wsparcia dziennego i są dwa rodzaje. Albo środowiskowy dom samopomocy, to jest dla osób wymagających większego wsparcia. I takich domów jest 7 we Wrocławiu. Albo są warsztaty terapii zajęciowej, ich jest 5. Miejsca są zajęte w prawie wszystkich z tych placówek i są kolejki. Prawda? Jakiej długości? Bo to zabiło bardzo mnie. Oczywiście, że to nie. To kolejki są właśnie, ostatnio to nawet sprawdzaliśmy. I kolejki są bardzo różne, natomiast jest na przykład środowiskowy dom samopomocy w centrum Wrocławia, gdzie jest 30 miejsc, kolejka liczy 20 kilka osób jest w kolejce. Prawda? I teraz co roku kolejni absolwenci szkół specjalnych opuszczają szkołę. Oni nie wszyscy wejdą na wolny rynek pracy. No pytanie, ilu pracodawców czeka na osobę ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną, która często no, wymaga asystenta, prawda, do wykonania swojej pracy. I warsztat terapii zajęciowej powinien przygotowywać osoby do wykonywania pracy na wolnym rynku, tak? Czyli warsztat terapii zajęciowej wygląda w ten sposób, że jest podzielony na różne pracownie i tam powinny osoby z niepełnosprawnością intelektualną nabyć umiejętności, jak i że móc pracować na wolnym rynku. Praktycznie wygląda w ten sposób, że ponieważ no, nie ma dla nich opcji, w związku z tym zajmują te miejsca. I pytanie, i tu jakby co zrobić z kolejnymi osobami? Kolejka rośnie. Kolejka rośnie, tak? A dotacja, chcę podkreślić, na ucznia była dużo wyższa niż na dorosłą osobę. Ona też wymaga wsparcia. I tu jest taka wielka dziura. I dla nas rodziców, dla nas opiekunów, osób wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną, no to jest właśnie ten ogromny problem, prawda? Co zrobić z dorosłym człowiekiem, który jest aktywny, chce być z rówieśnikami, ale nie ma dla niego miejsca. Podobnie sprawa wygląda, my w LARSZ wspieramy całodobowo osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Mamy jeden dom pomocy społecznej, w którym mieszka 6 mieszkańców, w drugim 7. Cieszę się, że pan powiedział o tym stereotypie, bo rzeczywiście są takie kilkusetosobowe domy pomocy społecznej. W Polsce obecnie jest proces deinstytucjonalizacji, to znaczy właśnie odejścia od takich masowych placówek, no ale to jest proces, tak? I właśnie przejścia do takich małych, kameralnych, rodzinnych domów, tak jak u nas. Oddelegowanych na przykład do jakichś organizacji, które... Tak, no oczywiście, no tak też państwu jest wygodniej zlecić zadanie
fundację, bądź stowarzyszenie. Lepiej, żeby specjaliści się tym zajmowali. W sensie tacy jak wy, którzy znają się na rzeczy. Tak. Państwo mniej się powinno angażować. Ale okej, jedno małe pytanko, tylko bo mi uciekło. Ja zapytałem o te szkoły specjalne, bo widzę w jakim... wspomniała pani, że są małe, są prywatne ośrodki. Jak sobie pomyślę, i tu znowu jakieś takie szerokie spojrzenie, jak sobie pomyślę na stan szkół normalnych i to, co się tam wyprawia i na jakim poziomie, niedofinansowanie nauczycieli, niedostosowanie systemu edukacji, to obawiam się, że podobne praktyki mogą być też w tych specjalnych szkołach, albo wręcz jeszcze gorzej. Tam poziom musi być dużo większy edukacji, specjalizacji opiekunów, nauczycieli, a jak brakuje kasy na publiczne szkoły, to takie mam wrażenie, że tam może tym bardziej brakować, gdzie jest mniejsze. Chyba, że jestem totalnie, gadam jakieś głupoty, to mnie proszę. Bo to jest tak, ja mam doświadczenie tylko z niepublicznymi placówkami. Okay. Jest... oczywiste jest, że nauczyciele powinni dobrze zarabiać. To jest bardzo trudna praca. Proszę sobie wyobrazić, tak jak mój syn chodzi 10 lat do szkoły podstawowej, nie nauczył się pisać, czytać, liczyć w podstawowym zakresie. I teraz jak pracować z osobą przez 10 lat, uczyć jej nowe umiejętności w momencie, kiedy ona uczy się bardzo wolno. Nie mówię, że on się nic nie czyni, że nauczył przez 10 lat. Natomiast to ten proces, proszę sobie wyobrazić, że trzeba naprawdę mieć bardzo dużo cierpliwości i powołanie, na pewno powołanie. To jest tak, że nauczyciel szkoły specjalnej dostaje dodatek za pracę w trudnych warunkach. Okay. Zarabia trochę więcej. Nie wiem dokładnie ile, nie znam się na tym. I jest temat edukacji jakby specjalnej jest dla mnie dosyć trudny, bo trochę jest tak, że obserwuję takie szkoły specjalne, gdzie po prostu to podejście do dzieci jest w takim starym stylu, czyli takie bardzo dyrektywne, autorytarne, że jest jakby wymuszane posłuszeństwo i bardzo łatwo jest przekroczyć granice takiego dziecka, które nie czuje też samo swoich granic, tak? I też jeżeli mówimy o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, często jest mowa zaburzona. I to nie jest dziecko, które wróci ze szkoły i powie, co się wydarzyło w szkole, albo co zaobserwowało. Nie ma to dziecko krytycznego oglądu sytuacji. Może nie mówić. Może w ogóle nie mówić, tak jak syn komunikuje się na poziomie dwulatka i to bardzo niezrozumiale. I jak pytam się, co było w szkole, to on myśli długo, a później mówi obiad. I to jest wszystko, jakby codziennie on ten sam komunikat. W związku z tym, niestety, to jest jakby przykre, że ciągle takie placówki właśnie są, gdzie te dzieci nie wiem, jak to powiedzieć. No jest jakby jest takie tresowanie, prawda, w posłuszeństwie i w mojej ocenie to ta edukacja nie jest prawidłowa, a też nadzór nad tymi placówkami, bym powiedziała, pozostawia dużo do życzenia. No, to jest trochę taki temat, myślimy o osobie z niepełnosprawnością intelektualną, często wyobrażamy sobie dorosłego faceta z koszulką w myszce Miki i tak dalej, tak? Jakby temat jest godności tej osoby, prawda? Jak ona powinna być traktowana i to na przykład, to wiem, że to nie jest pana pytanie, ale na przykład obserwowałam w szkole taką sytuację, jak przychodziła babcia z takim bardzo wystrojonym wnuczkiem i odbierała wnuczkę, która naprawdę wyglądała bardzo nieładnie, w zasadzie jakaś nieadekwatna fryzura, jakieś naprawdę takie rzeczy, nie chodzi o to, że była wystrojona, ale ten kontrast, prawda? Zaniedbana, ale też w zasadzie, bo ona nie wie, jak wygląda, prawda? Bo jej to nie obchodzi. Nie inwestujemy trochę w to dziecko. Okay. I teraz pytanie, jak my odbieramy takie dziecko? Pamiętam, jakim dla mnie było szokiem, jak mój syn zaczął chodzić na terapię do jednych z pań i pani napisała nim opinię i napisała tak, chłopiec czysty, schludny, ubrany stosownie do par roku. I później szła cała opinia. I ja mówię, dlaczego pani napisała to zdanie jako pierwsze? Ona mówi, bo niech pani sobie wyobrazi, jak do mnie przychodzi brudne dziecko, zaślinione, a ja mam z nim pracować w bliskim kontakcie fizycznym, a rodzic nie dba o higienę. Tak? Nie dba, bo
to jest zadanie rodzica, bo to dziecko no, może nie mieć takich umiejętności i rodzic może też trochę jakby nie widzieć, że to jest ważne, że to, jak to dziecko wygląda, powoduje później, jak jest traktowane przez otoczenie. Mhm. Rozumiem, co mam na myśli, prawda? Więc chciałam jakby wrócić do pana pytania, że dla mnie bardzo ważna jest godność tej osoby, tego dziecka od samego początku. Ja nie miałam takiej świadomości jako rodzic od samego początku, muszę to powiedzieć. To jakby przyszło z czasem, jak zrozumiałam, jak łatwo jest naruszyć tę godność. Mhm. I jak my, pełnosprawne osoby, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby właśnie te granice tej osoby, tę godność, żeby one były zachowane. To jest ważne, że ta osoba dorosła nie jest małym, pociesznym misiem, którego głaszczemy po głowie i przytulamy, bo ona jest dorosła, tak? To jest dorosły mężczyzna. I to jest pytanie, jak na przykład z moim synem czasem takie sytuacje, że prawda, jakaś pani go tam pogłoszcze po głowie, da mu cukierka. No tak, ale ona 17 lat. Czy przyszłoby pani do głowy traktować tak 17-latka, prawda? Więc okej, okay, no on jest słodki, rozumiem to, ale tak jak też to w drugą stronę działa, tak jak będziemy go traktować, tak on się będzie zachowywać, tak? Czyli on próbuje na przykład wejść na plac zabaw, a ja mówię, no tu są małe dzieci, ty już jesteś duży. I wiadomo, można powiedzieć, okej, okay, ale on tak naprawdę jest w głowie dzieckiem. Też widzę to też tak, że jeżeli nie stawiamy tej osobie też wymagań, tak? Nie stawiamy jakichś wyzwań, oczywiście na miarę jej możliwości, no to też ona pozostanie na takim etapie nieadekwatnym trochę, prawda? Mhm. Akurat teraz mamy taki, prowadzimy pokolenie Fundacji Larz dla dzieci, był taki temat przytulania się, tak? Czyli właśnie tych granic. I teraz oczywiste, można powiedzieć, tak, osoby ze zespołem Downa lubią się przytulać. Okej, mają taką potrzebę. No i teraz jakby co jest akceptowane społecznie, co się stanie, jeżeli nauczymy je osoby, czy nie, że, nie że to jest okej, okay, czyli każdy, ty możesz każdego przytulać, każdy ciebie może przytulać, to nie jest bezpieczne, tak, bo no, to też jest ważne, żeby powiedzieć, te osoby są bardzo narażone na wykorzystanie seksualne, dużo częściej niż osoby bez niepełnosprawności, bo oczywiście nie mają samokontroli, ale też nie mają oglądu swojej sytuacji, tak. I też no, umówmy się, że nie wszyscy ludzie wokół nas mają dobre intencje. Są ludzie, którzy specjalnie dążą do kontaktu z osobą z niepełnosprawnością intelektualną, bo wiedzą, że bardzo łatwo ją wykorzystać. I my musimy chronić osoby przed wykorzystaniem, bo to jest tak, jak właśnie przez to, co mówiliśmy przed chwilą, nie mówią, nie potrafią, no to one nie potrafią powiedzieć, co się z nimi dzieje, kto im co robi i tak dalej. Więc ja jakby dla mnie to jest ważne, żeby podkreślać, że to jest naprawdę ten temat ich godności i postrzegania ich adekwatnego ich postrzegania jest bardzo ważny. Okej, okay. Bo mamy sytuację, bo chciałbym dojść do tej granicy, o której pani wspomniała, tak. To znaczy edukacja i po edukacji. Tak, tak. Mamy młodego człowieka niepełnosprawnego, do 24 roku państwo w mniejszym lub większym stopniu wam pomaga. Tak. Wam, mam na myśli rodzicom, opiekunom. Co się dzieje z takim człowiekiem, kiedy państwo kończy swoją pomoc przy takiej osobie? No, na pewno rodzice są już starsi, są już zmęczeni. No już nie są na tym etapie, prawda, że walczą o to dziecko, rehabilitują na wszelkie sposoby i tak dalej. Rodzeństwo takiego człowieka też już, no często zakładają rodziny, prawda, pełnosprawni, bracia, siostry też już nie są blisko tej osoby. Mhm. Czyli tak naprawdę, no też pamiętajmy, że sporo rodzin osób z niepełnosprawnością to są samotne matki. Czyli taka... No, wydaje mi się, że można powiedzieć, że częściej niż w rodzinach, gdzie nie ma osoby z niepełnosprawnością, obserwujemy, że po prostu zostaje sam jeden rodzic. Czyli rodzic już jest starszy. Wygląda to w ten sposób, że rodzice na tym etapie szkolnym, mam takie wrażenie, że nie mają jakby świadomości, że później to jakby nic też tak naprawdę, no nie ma jakiejś oferty, prawda? Mhm. Osoby bardziej sprawne mogą z pomocą trenera pracy próbować pracować na wolnym rynku.
trudnością nie jest znalezienie tej pracy, trudnością jest utrzymanie tej pracy. Oni mają trudności w utrzymaniu. Często jest tak, że trafiają na przykład do środowiska osób pełnosprawnych i zachowują się tam nieadekwatnie. Myślę tu o takich konkretnych przypadkach, tak, że no mężczyzna na przykład zaczepia bardzo dziewczyny, albo chce się bardzo zaprzyjaźniać, albo po prostu nie rozumieją trochę tych relacji, jakichś takich, albo nie padną nad emocjami, albo od razu, prawda, rzucam, no bo no, praca męczy, taka jest prawda, tak, no rutyna męczy i tak to wygląda. Czyli po tym 24 roku życia, no, to jest tak jak, nie jest tak jak powiedzmy w życiu pełnosprawne osoby. Pełnosprawna osoba w wieku 24 lat często wchodzi w jakiś związek, podejmuje pracę, nie wiem, kolejne studia, wjeżdża za granicę. No nic takiego się nie dzieje, tak? Jakby w życiu pełnosprawnej osoby są inne etapy niż w życiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Tu ta osoba raczej nie założy rodziny. Jeżeli pójdzie do pracy, no to jeżeli utrzyma na dłużej, to dobrze, oczywiście to się dzieje, tak? Oczywiście myśląc o niepełnosprawności ciągle pamiętamy, że mamy różne stopnie niepełnosprawności. Co innego osoba, no nie, z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, całkowicie zależna od otoczenia, prawda, pampersowana, karmiona i tak dalej, a co innego osoba wyżej funkcjonująca. Natomiast no to, co jakby rodziców martwi w tym momencie już poważnie, no to jest, co będzie z moim synem, z moją córką, kiedy mnie nie będzie, kiedy ja umrę. Co się stanie z tą osobą, która nie jest w stanie sama opłacić rachunków, prawda, prowadzić gospodarstwa, sprawować różnych ról społecznych, które my wszyscy sprawujemy. Pan też tu jest jakieś roli, prawda, jako dziennikarz, więc ta osoba nie jest w stanie podejmować tych ról, tym ona się różni właśnie osoby bez niepełnosprawności. I rodzic to nie tylko, że wtedy, no bo właściwie od początku myśli, co się stanie, jak ja umrę, kto tą osobą się zajmie, kiedy ja znam najlepiej jej potrzeby i kocham ją oczywiście, więc są, tak jak powiedziałam, że są ośrodki dziennego wsparcia, jest tam trudno o miejsce, zdarzają się też takie sytuacje, że mi zdarzyła się we Wrocławiu, że z dnia na dzień na przykład ośrodek został zamknięty. No zdarzyło się tak. Też jeżeli chodzi na przykład o rodzica, no to o ile na przykład był bezpłatny dowóz do szkoły, tak jak panu powiedziałam, i był ten czas od 7 do 16, kiedy dziecko było w szkole, no w świetlicy, prawda, dowożone, nie ma bezpłatnego dowozu do placówek. Nie ma w ogóle dowozu do placówek dziennego wsparcia. Co to oznacza? Że rodzic musi na przykład taką osobę poruszającą się na wózku, zależną, no zawieźć, ta, prawda, MPK, teraz jest lato, to myślimy innymi kategoriami, proszę sobie wyobrazić, teraz jest zima. I to też wygląda w ten sposób, że na przykład miejsce może nie być bardzo blisko domu, tylko akurat miejsce było na drugim końcu miasta, prawda? Albo poza miastem. Na przykład, gdzieś na obrzeżach. Więc czas otwarcia warsztatów terapii zajęciowej, środowisko w domu z pomocy, to też te placówki nie są tak długo otwarte jak szkoła. Więc też ta jakby opieka rodzica nad dzieckiem też, no, te godziny, prawda, kiedy rodzic może pracować, bo zajmuje się czymś innym, robią się krótsze. Mamy coś takiego jak wsparcie asystentów, ale umówmy się, że w tym roku było 2 razy mniej pieniędzy na asystentów. To znaczy, że osoba z niepełnosprawnością ma prawo do wsparcia przez asystenta w ramach programów, no w ramach różnych programów, prawda? Czyli można się zgłosić do fundacji, wystąpić o wsparcie asystenta, ale akurat teraz było bardzo mało asystentów, było też 2 razy mniej pieniędzy i asystenta jest bardzo trudno dostać. Tak to powinno wyglądać. I tak państwo sobie to wyobraża, bo akurat jesteśmy w takim etapie przejściowym, że rodzic pracuje, osoba z niepełnosprawnością dostaje wsparcia i asystenta, tak? Jestem wsparciem asystenta, gdzie funkcjonować. Ale rzeczywistość jest taka, że asystentów jest mało i no mało kto może liczyć na takie wsparcie asystenta. Okay. Też asystenci się zmieniają, prawda? Mój syn miał przez 3 miesiące asystenta, no i to był koniec. I później powiedziano, no, że prawda, nie ma. Także to, czego my nie widzimy, no to właśnie jest, po pierwsze, no nie widzimy dzieci
które uczęszczają do szkół specjalnych, jeżdżą, prawda, tymi busikami, czasami nas mienia taki bus, są w szkole specjalnej, no a potem, jeśli mają akurat miejsce, są w ośrodkach dziennego wsparcia. Natomiast no, dużym takim wyzwaniem, tym akurat zajmuje się Fundacja Lasz, jest wspieranie całodobowe. To takich miejsc, takich domów z pomocy społecznej jak nasz, czyli bardzo małych, kameralnych, rodzinnych, jest bardzo mało. I my po kilka razy w tygodniu odbieramy telefony z pytaniem o miejsce. A miejsc nie ma. Ta kolejki mamy po kilkanaście osób, co to oznacza, że z tych 13 osób, które mamy, a przez 20 lat, dzięki Bogu, nikt nie umarł, ponieważ do każdego domu jest, prawda, długa kolejka, no to proszę sobie wyobrazić, ile dziesięcioleci musi minąć, zanim umrą wszyscy nasi mieszkańcy, przyjdą nowi, oni też odejdą i dopiero, prawda, w związku z tym, no to, to wsparcie właśnie takie, którego my udzielamy, całodobowe, że ta osoba żyje u nas, ma dom, no ono jest całkowicie niewystarczające. Są miejsca poza Wrocławiem, w takich wielkich domach pomocy społecznej. Teraz pan proszę sobie wyobrazić, że pan ma swojego ukochanego syna i ma pan perspektywę, że będzie gdzieś, prawda, bardzo daleko, poza Wrocławiem. Przepełnionym. Dokładnie. Gdzie, no umówmy się, gdzie jest mowa o jakieś zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, bo potrzeby tej osoby są bardzo podobne do naszych. Oni też chcą się czuć bezpiecznie, też chcą mieć przyjaciół, też chcą, żeby ktoś ich rozumiał, też chcą spędzać ciekawie czas i tak dalej. Te potrzeby są bardzo podobne. I teraz trudno mówić o zaspokojeniu potrzeb w takich ogromnych placówkach. Okej. Bo to jak... mam wrażenie, że dla osoby, która na przykład... albo na przykład dla kogoś, kto jest rodzica, który jest w ciężkiej sytuacji, albo starszy w podeszłym wieku, albo... dla kogoś, kto nie ma, na przykład mówię o osobie, która jest niepełnosprawna, dla kogoś, kto na przykład nie ma rodziców, jesteście jedyną możliwością. Znaczy już pomijając takie ekstremy, jak na przykład, nie wiem, życie na ulicy, tak? To jest abstrakcja, ale jesteście jedynym sensownym rozwiązaniem. Czy jest jakaś alternatywa? Tylko nie pytam o teorię, tylko o praktykę, bo wy robicie kawał dobrej roboty, a czy jest jakaś alternatywa dla takiej osoby, która na przykład nie ma rodziców, nie ma opiekunów, jest dorosła, ale nie jest w stanie funkcjonować samemu? Do nas kieruje, mieszkańcy u nas należy się na podstawie skierowania od MOPS-u. Czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwalifikuje osoby. I teraz oczywiste jest to, że ma pewne priorytety, prawda? No, u nas nie ma wolnych miejsc, ale jak był przez moment wolne miejsce, a była kolejka, to zajęła je osoba, która nagle straciła dwoje rodziców. I ona jakby przeskoczyła kolejkę tak naprawdę, ale rzeczywiście ona była priorytetem. No to ekstremalna sytuacja. To jest ekstremalna sytuacja. Więc Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi kwalifikacje, ale tak jak pan mówi, no tam istotne jest to, co pan powiedział, tak? Wiek rodziców i tak dalej, czyli osoba taka jak ja, czyli jeszcze w miarę młoda, gdzie jest mąż i która ma dosyć dobrą sytuację materialną, no ona nie zostanie zakwalifikowana. To jest oczywiste, prawda? Ja nie mam szansy na to, żeby znaleźć się w kolejce, no bo jestem w stanie wspierać syna w rodzinie. Pytanie, jak długo i pytanie, co się stanie, jak jedno z nas na przykład zachoruje, czy oboje. Nie ma alternatywy poza tym właśnie, co pani Bartku powiedziałam, czyli duże domy pomocy społecznej. Rzeczywiście COVID... no niestety doprowadził do tego, że w tych domach pomocy społecznej część osób odeszło i jest tam więcej miejsc niż przed pandemią, prawda? I teraz to jest właśnie ta alternatywa, o której pan mówi. Ale tam też się trzeba zgłosić, w sensie... Nie, no oczywiście, wszędzie jest, tak, oczywiście, procedura jest taka, że kwalifikuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Okay. Wszędzie tak jest. To z innej strony. I oczywiście nie pytam o konkretne przykłady, ale słyszała pani o takich ekstremalnych sytuacjach, że na przykład ktoś przez brak miejsc znalazł się na ulicy? Czy to się dzieje, czy na szczęście jesteśmy daleko od tego? Bo potrafię sobie wyobrazić sytuację, że na przykład taka osoba w jakikolwiek sposób funkcjonuje, nie wiem, na przykład żyje z rodzicami albo z opiekunem i zaczyna
brakuje tego opiekuna, nagle odchodzi, choruje, umiera, nieważne, chodzi, że jakby zostaje bez opiekuna, to ta osoba chyba się nie wybierze, że sama do MOPS-u i się nie zapisze gdzieś tam do jakiejś kolejki, czy po jakieś skierowanie do... Jak państwo w tym funkcjonuje? To znaczy, czy wtedy państwo przejmuje, wie, że taka osoba jest, wie, że opiekun odszedł, że coś trzeba zrobić z tym człowiekiem? Bo mam takie wrażenie, że on trochę zostaje bez niczyjego nadzoru. No tak, to wygląda w ten sposób. Ja osobiście nie znam i nie słyszałam, tak jak pan mówił, o takiej ekstremalnej sytuacji. Mieliśmy rzeczywiście zupełnie niedawno taką sytuację, że do warsztatów terapii zajęciowej przestał przychodzić jeden uczestnik, a brat tego uczestnika to nasz mieszkaniec. I dyrektor naszego domu się zainteresował, co się stało, dlaczego nie przychodzi brat, i pojechał do domu. I okazało się, no musiał z pomocą policji wejść do tego domu, ponieważ nikt tam nie otwierał, a wydawało się, że coś tam się dzieje. Opowiadam to być może to jakieś szczegóły nie są dokładne, ale było tak, jak mówię właśnie, że jak wyszli do domu, okazało się, że ojciec tego uczestnika dostał wylewu, on trafił do hospicjum i później zmarł. I odnalazł właśnie nasz dyrektor brata tego naszego mieszkańca, przerażonego, bardzo zaniedbanego, który z tym ojcem po prostu spędził w zamknięciu długi czas. I po prostu go uratował. Ja widziałam tego mężczyznę, rzeczywiście, widziałam wcześniej, jak wyglądał, czyli fizycznie bardzo się zmienił, bardzo też szukał kontaktu z naszym dyrektorem, no to było jakby on go uratował i to był jakby taki dla niego punkt oparcia. I sytuacja została rozwiązana w ten sposób, że on został u nas przez miesiąc ze swoim bratem. My go przyjęliśmy na miesiąc, mówiąc, że poczekamy, aż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajdzie mu gdzieś miejsce. Myśmy byli od razu w kontakcie, że powiedzieliśmy właśnie, że ojciec jest w hospicjum, że ten mężczyzna, no oczywiście nie może funkcjonować sam, on jest bardzo niepełnosprawny. I wydaje mi się, że kilka tygodni on był u nas i później po prostu, to było też oczywiście pisemnie wszystko załatwione z mocą, on później znalazł miejsce. Okay. Nie, bałem się takiej sytuacji właśnie, że taka osoba zostaje bez jakiejkolwiek możliwości. Znaczy niestety zdarza się tak, że rodzice właśnie jakby zwlekają do ostatniej chwili, no bo też jakby uznają, że no póki oni żyją, to jeszcze chcą, żeby ten syn, córka mieszkali, prawda? I później, no i później się robi bardzo późno. I tak naprawdę, no też trzeba sobie powiedzieć, że przynajmniej ja mam sobie takie też przekonanie, że jednak powinno się starać w miarę możliwości, jeżeli to jest możliwe, bo nie zawsze, oczywiste jest, że nie zawsze jest to możliwe, starać się, że jeżeli są mieszkania treningowe, prawda, czy starać się jednak, żeby ten młody człowiek próbował samodzielności, na przykład w takim mieszkaniu treningowym, nie wiem, przez 3 miesiące, bo później trochę też, bo proszę sobie wyobrazić, no, nauczyć czegoś osobę 25-letnią, a nauczyć osobę na przykład już 50-letnią czy 60-letnią. To jest bardzo trudne, jeżeli osoba była z rodzicami i na przykład rodzic no, wyręczał całkowicie samoobsługowo. Tak się dzieje, rodzic działa w dobrej wierze, no ale umówmy się, samoobsługa jest podstawą, tak? No ale rodzic na przykład zaniedbał tę część, tak naprawdę edukacja rodziców też moim zdaniem zupełnie leży w Polsce. Skąd rodzic ma tak naprawdę wiedzieć, co jest ważne, jeśli chodzi o wychowanie dziecka z niepełnosprawnością? Nikt z nas nie jest gotowy na narodzenie dziecka z niepełnosprawnością. Może się komuś wydawać, mój syn ma 2 pełnosprawnego rodzeństwa starszego, więc to nie było moje pierwsze dziecko, natomiast to jest sytuacja życiowa, na którą nikt z nas nie jest przygotowany. I rodzic, działając w dobrej wierze, popełnia dużo błędów. Albo nadmiernie chroni to dziecko, na przykład. Albo, no nie wiem, próbuje różnych cudownych metod, prawda, licząc, że właśnie to zadziała. I to dziecko przestanie mieć trudne zachowania, zacznie się koncentrować, zacznie się uczyć i po prostu nastąpi cud. Także to też pytanie jest, kto miałby rodziców edukować?
No bo nie wiadomo, kto miałby to robić, tak? No, nauczyciel jest do dziecka, nauczyciel w szkole specjalnej. Zatem nauczyciel, no dziecko też już tam trafia, no powiedzmy nie takie zupełnie malutkie. Więc chodzi o to, że nam rodzicom też na przykład nikt nie mówi. No terapeuci czasem mówią, czasem nie mówią, czasem mówią sprzeczne rzeczy. No różne, różnie jest, prawda? Ale też nie ma zupełnie... A tym bardziej wydaje mi się, że kiedyś, jak mówimy już o osobie na przykład, co teraz ma 50 lat, no to kiedyś, prawda? Oni byli często te osoby, oni mam na myśli osoby z niepełnosprawnością intelektualną, no byli po prostu schowani w domach, no to był wstyd po prostu mieć takie dziecko, jakaś kara, prawda, że to zimna matka, bo może oziębła, a może coś, no wiadomo. I te osoby były, no były w domach i tam, no nie było też potrzeby, że rodzice nie mieli potrzeby, prawda, żeby usamodzielniać, no bo reagowali na potrzeby tego dziecka. Okej. Może nie ten, może nie bezpośrednio o pani, ale przecież ma pani kontakt z innymi rodzicami, jest w środowisku, to jest trochę tak. I to mówię, absolutnie nie pytam, mam nadzieję, że to źle nie zabrzmi. W przypadku rodzica to jest trochę takie planowanie, to znaczy myśli się o tym, że trzeba zaplanować temu dziecku, zaplanować, w sensie trochę przygotować na przykład na brak, w sensie nie wiem, pomyśleć o jakimś środku, o czymś takim, czy to jest coś takiego, co rodzicom spędza sens powiek? Znaczy, bo co tak, tak, myślę, że spędza, natomiast moje doświadczenie jest takie, że rodzice nie mówią o tym, nie chcą o tym mówić, jakby albo mi jest trudno powiedzieć, dlaczego tak jest, albo nie chcą się tym dzielić, albo to jest za trudne, albo emocjonalnie ich to przytłacza, albo żyją za bardzo dniem, może nie za bardzo, żyją dniem codziennym, prawda, takimi wyzwaniami dniami codziennego. Ja bardziej obserwuję coś odwrotnego, że właśnie rodzice albo mają postawę, jakoś to będzie, albo są już tak załamani, albo są na takim też wyparciu, na zasadzie, że to widzą to dziecko po prostu na przykład no nie wiem, z dużo wyższymi umiejętnościami niż to dziecko tak naprawdę ma, bo tak naprawdę nie akceptują, że dziecko przeszło jakiegoś tak, czasu. Dokładnie, że to dziecko to jakby zawiodło oczekiwania, które ten rodzic miał. Więc moje doświadczenie nie jest takie, jak pan mówi właśnie, że rodzic planuje, a już na pewno się tym, tak, przynajmniej ja tak widzę, że nie dzieli się tym, tak? Bo jest planowanie też na etapie szkolnym, jest, prawda, w szkole specjalnej, później przychodzi, podstawowe, później przychodzi do tego typu szkoły, coś nazywa szkoła przysposobująca do pracy, gdzie też są różne pracownie, co tam umiejętności, tam są staże i tak dalej. I na tym się kończy. Ja widzę bardziej właśnie wśród rodziców taką blokadę na myślenie o przyszłości, o dziecku, takim racjonalnym. Bo oczywiste jest, że wszyscy się boimy i wszyscy mamy w sobie ten lęk, tak, co się stanie i tak dalej. Ale żeby za tym na przykład szło coś dalej, nie widzę tego. Nie widzę i nie potrafię też wytłumaczyć tego, dlaczego tak jest. A to przepraszam, ja jeszcze się poprawię, bo być może to źle zadane pytanie. Czy to jest w ogóle taki scenariusz, o którym się powinno myśleć? Bo mi intuicyjnie przychodzi do głowy, tak jak pani wspomniała, na przykład o tym terminie. X, gdzie NFZ to jest ekspres w porównaniu z tą kolejką. Tak, tak. Jeżeli sobie wyobrażę taką sytuację, że na przykład te kolejki sięgają 20, 30, 40 lat, bo muszą minąć te pokolenia, to gdybym był takim rodzicem, to tak intuicyjnie próbuję trochę szyć na potrzeby tej rozmowy, bo próbuję się trochę w taką sytuację w najmniejszym możliwym stopniu wcielić, no to już wtedy bym myślał na etapie, jak to jest małe dziecko, o tym, żeby może jakieś miejsce gdzieś zapisać go na jakąś listę, albo szukać jakiegoś miejsca w takim, w którym jak moja jesień czy zima życia przyjdzie, to żebym mógł spokojnie pomyśleć, okej, jest tam na liście, albo już trafił do takiego miejsca i mogę się
mogę się jakby nie tyle co nie martwić, ale mogę być spokojniejszy, bo on już ma na przykład miejsce jakieś zaklepane. Bardziej to, panie Bartku, widzę tak, że rodzice mają takie przekonanie, mówią je albo nie mówią. Ja najlepiej rozumiem moje dziecko, najlepiej mu będzie w domu, najlepiej będzie mu ze mną. Jakby przedłużają później też bardzo te sytuacje. Okay. I albo też z drugiej strony jest takie myślenie, okej, jeszcze się pojawią nowe możliwości, jeszcze się coś zmieni i po co mam się martwić teraz, kiedy powiedzmy za jakiś tam okres czasu powstaną nowe środki, których jeszcze teraz nie ma. Czyli coś będzie, ja nie będę się tym teraz martwić. Jakieś nowe rozwiązania. Dokładnie, jakieś nowe rozwiązania, natomiast no, prawda jest też taka, że one mogą się nie pojawić. I ja oczywiście obserwujemy teraz w Polsce ten proces deinstytucjonalizacji, jest dobry, ale no szczerze mówiąc, jest tak, dużo może państwo, znaczy może tak, rząd nas nie słucha, prawda, środowiska, natomiast trochę to widzę tak, że ta pomoc społeczna u nas nie działa. Jest też bardzo niedofinansowana. I trudno cokolwiek planować czy zrobić, jeżeli naprawdę nie ma środków. I to też to jest tak, że mówiliśmy wcześniej nauczyciela, który oczywiście, że ma, patrząc na taką odpowiedzialność, nie mówię tylko o szkołach specjalnych, ale też szkołach masowych. Ponoszą, prawda, odpowiedzialność i za proces wychowawczy, edukacyjny i tak dalej. My, rodzice, oddajemy szkole to, co mamy najlepsze, nasze dzieci, no i oczekujemy, że tam też dostaną co najlepsze. A jaki sposób mają dostać, jak nauczyciele są zmęczeni, źle opłaceni i sfrustrowani przez to, prawda? Więc pomoc społeczna wygląda jeszcze bardziej dramatycznie, bo chociażby porównując na przykład zawód nauczyciela powiedzmy terapeuty zajęciowego, tak? No to jednak nauczyciel ma w perspektywie awans, prawda? Czyli są stopnie, jest stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany i w końcu wiem, że zrobię to awans, jakiś, prawda? I będę nauczycielem dyplomowanym. To pensum jednak na razie jest 18 godzin. Ja szczerze mówiąc nie śledzę tych zmian, ale no okej, okay, no na razie jeszcze jest 18. Jestem tym nauczycielem dyplomowanym i a teraz jak pomyślimy o pomocy społecznej, tam naprawdę, naprawdę są bardzo niskie wynagrodzenia, bez żadnej perspektywy awansu, tak? I mówimy tu, a to też jest jakby trudna praca, wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną. My w Fundacji LARSZ zatrudniamy asystentów i chcemy, żeby przychodziły osoby oddane osobom z niepełnosprawnością intelektualną, mamy wobec nich pewne oczekiwania, wymagania, no ale niestety to wynagrodzenie, które oni dostają, no nie jest satysfakcjonujące, a ciężko też utrzymać pracowników bez większych środków. Jakby chcielibyśmy ich zatrzymać, prawda, naszych asystentów, bo zależy nam, żeby nasze osoby miały wsparcie, no ale tu, ja nie chcę tak mówić, żeby tu kogoś zniechęcić, bo jak chcesz, by nas wchodzili, ale też trzeba mieć świadomość, że po prostu pomoc społeczna w Polsce jest bardzo niedofinansowana. I taka też niedoceniana. Mam takie wrażenie, że ta praca nie cieszy się szacunkiem społecznym. Ona jest potrzebna, ale ona no, nie jest prestiżowa, tak? No, w żadnym stopniu, co jest bardzo przykre. Tak nie powinno być. A, bo nieraz, i to nie jest jakby mój pogląd, ale trochę się słyszy negatywnych wręcz głosów, że właśnie opieka społeczna czegoś tam nie dopilnowała, tu gdzieś przeoczyła te historie pokroju starszych osób, które mieszkają w jakichś tam skandalicznych warunkach. I to nie rozgrzeszając, ale to niejednokrotnie jest problem ze środkami, aniżeli zła wola na przykład jakiegoś człowieka, że nie mogą mu pomóc, tak? Oczywiście pewnie te nadużycia są jak wszędzie, w każdej branży, ale jakoś mam wrażenie, że takie sytuacje, gdzie wydawać by się mogło, że tych pieniędzy potrzeba najwięcej, mają najmniej finalnie. Ja chciałem to trochę zostawić na koniec, żeby jakimś takim optymistycznym akcentem, ale wspomniała pani o tym teraz. Są te zmiany, o których trochę pani nakreśliła. Jest jakikolwiek horyzont czasowy, w którym można się spodziewać jakiejś istotnej zmiany, ale takiej nie mówię o tym. Dzisiaj powiemy, że wprowadzamy
odinstytucjonalizowanie, tylko mówi o takich realnych gdzieś przesłankach i absolutnie nie pytam jakieś przewidywanie, tylko jak z pani perspektywy obserwuje pani to środowisko od środka, to możemy się spodziewać. Ja trochę strzelam, ale za 10, 20, 30, 40 lat jakiejś istotnej zmiany, patrząc na te trendy, które są teraz? To, co się teraz dzieje, jest rewolucyjne, na pewno, ale mam takie wrażenie, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną na tym stracą, zaraz to rozwinę, że stracą też ich opiekunowie i jakby to, co się teraz dzieje, ja nie odbieram tego jako korzystne. Chodzi o to, że zamysł państwa jest taki, zamysł jest dobry, czyli natomiast realizacja mi się nie podoba. To znaczy zamysł jest taki, żeby zgodnie z konwencją osób niepełnosprawnych z 2006 roku, żeby w centrum była ta osoba z niepełnosprawnością i na przykład pieniądze trafiały bezpośrednio do osoby, nie do opiekuna. Chodzi o to, że teraz jest na przykład świadczenie pielęgnacyjne, o które tam była ta prawda, znana awantura, że opiekun pod warunkiem rezygnacji z pracy bądź podjęcia zatrudnienia pobiera świadczenie pielęgnacyjne w wysokości płacy minimalnej tytułem opieki nad osobą zależną, czyli osobą w przypadku osoby powyżej 16 roku ze znacznym stopniem niepełnosprawności. To było nie można było oczywiście pracować, natomiast można było to świadczenie pobierać tak długo, jak osoba miała orzeczenie, prawda, odpowiednie. Teraz ma tego nie być, czyli tylko do 18 roku życia świadczeń pielęgnacyjne. I założenie państwa jest takie, opiekunowie pracują, prawda? Nie ma oświadczenia pielęgnacyjnego, pieniądze, będzie inne świadczenie wspierające, trafi bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Ona jest tym podmiotem. Z jednej strony to jest dobre myślenie, czyli wspieramy bezpośrednio osobę, ale prawda jest taka, że jest ono po pierwsze, czy każdy opiekun osoby niepełnosprawnej, jak pan sobie wyobrazi, że pan przez 20 lat zajmuje się taką osobą zależną i ma pan wrócić teraz na rynek pracy. Czy oni wszyscy są w stanie wrócić na rynek pracy? Poza tym, przy obecnym funkcjonowaniu warsztatów terapii zajęciowych, środowisko domostwa pomocy, gdzie one są krócej czynne niż szkoła i nie ma już dowozu, tak? To teraz, czy pan będzie w stanie na pewno pracować, kiedy dalej się pan opiekuje tą osobą? Poza tym, kryteria, żeby dostać to świadczenie wspierające, są tak skonstruowane, że bardzo trudno będzie je dostać. Ze 100 punktów trzeba dostać 70, te kryteria do końca tam, było zamieszanie, jeśli chodzi o kryteria. Ja jedyną szansę, którą widzę, w tym, co pan mówi, co mogłoby się zmienić, rozumiem, co mogłoby się zmienić na plus. Myślę, że to, co się może zmienić na plus, to jest podniesienie, że tak, jednak dostęp do internetu, media społecznościowe, wyższa świadomość rodziców, wyższa taka świadomość, że mamy swoje prawa, że tego trochę, chociażby takie solidarności, prawda, w tym widzę szansę, żeby sytuacja się poprawiła, że mamy większy dostęp do informacji niż powiedzmy pokolenie wcześniej, prawda. Natomiast martwię się o to, w którą to idzie stronę, tak osobiście się martwię. Trochę też się martwię, powiem panu, obserwując młode pokolenie, że jednak mało młodych osób jest zainteresowanych w ogóle zawodami pomocowymi. Oczywiście zawsze jest spora grupa uczniów, którzy chcą zostać lekarzami, to jakby traktujesz też, że to jest zawód pomocowy, tak? No bo zawód, prawda, gdzie jakby celem jest człowiek, drugi człowiek, pomoc cierpiącemu człowiekowi. Natomiast wydaje mi się, że jakby młodzież widzi się bardziej po pierwsze na stanowiskach szefów, tak, że nie chcą nikomu podlegać, chcą mieć swoje firmy i tak dalej, chcą być niezależni i nie podejmują takich właśnie zawodów. No może jeszcze niektórzy chcą studiować psychologię i być psychologami, nie wiem, czy terapeutami. No w każdym razie widzę bardzo mało zainteresowanie wśród młodzieży pomocą drugiemu człowiekowi. Więc tak by to jest coś takiego trochę, co mnie niepokoi.
bo Fundacja Larsz nie jest fundacją rodzinną, to znaczy my nie zostaliśmy, bo jest sporo fundacji powołanych przez rodziców, prawda? I to ma plusy i minusy tak naprawdę, no bo rodzice to robią dla własnych dzieci i teraz jakby to pytanie o przyszłość. U nas wygląda to w ten sposób, że jest kadencyjność i przewodniczącej zarządu, i dyrektora, i tak dalej. I my nie, w zarządzie nie mogą być rodziny naszych mieszkańców. Właśnie, no taka po prostu jest zasada. Natomiast to potrzebujemy, żeby w ogóle funkcjonować, to potrzebujemy młodych ludzi, którzy zechcą towarzyszyć naszym mieszkańcom. Mamy asystentów mieszkających, czyli potrzebujemy ludzi, którzy będą zainteresowani dzieleniem życia z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Mamy asystentów dochodzących, czyli którzy chodzą do nas, no po prostu do pracy, prawda, na pół etatu, na etat, ale też wchodzą w takie no, głębokie relacje z mieszkańcami, takie relacje przyjaźni. Dla naszych mieszkańców asystenci są bardzo ważni, więc potrzebujemy młodych ludzi, no, którzy byliby zainteresowani właśnie taką pracą po prostu z drugim człowiekiem, który też ma specyficzne potrzeby i do którego no po prostu też trzeba mieć dużo serca, dużo cierpliwości, zrozumienia. Więc jakby nie chciałabym też skończyć takim pesymistycznym akcentem, natomiast jest to trochę coś, co mnie martwi, że te dwa światy niepełnosprawności i pełnosprawności się rozjeżdżają, że w związku z tym no, młodzież bez niepełnosprawności nie ma tego doświadczenia, kontaktu z osobą z niepełnosprawnością. Później też może nie być ciekawa, może się, no często też się boją, tak? Na przykład osoby pełnosprawne, boją się osób niepełnosprawnych, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, tak? Które, no nie wiem, czy mogą coś głośniej powiedzieć, czy mogą inaczej wyglądać, tak dalej. Zareagować. Dokładnie. Nie wiedzą, jak się zachować, więc jest taki lęk, tak? Więc, no, więc po prostu się wycofują. Także mam nadzieję, że to dojdzie do tego, że te światy się spotkają i będą spotykać. No i myślę, że to kluczem po prostu jest edukacja. Edukacja o odmienności, różnorodności, inności. Jest to zadanie szkoły, myślę, ale też rodziców. Tak, zwracać uwagę na to właśnie różnorodność i to zarówno jeśli chodzi o niepełnosprawność, ale też no inne odmienności. Takie, w ogóle myśląc o niepełnosprawności, czym jest niepełnosprawność, ta koncepcja się bardzo zmieniała, tak? Że kiedyś niepełnosprawność była definiowana w takich kategoriach medycznych, czyli to jest to pewien deficyt, a teraz mówimy, że to jest bariera między człowiekiem a społeczeństwem, tak? I teraz jakby naszym zadaniem pełnosprawnej części społeczeństwa jest likwidować te bariery. Równać poziom. Dokładnie, mamy ustawę do dostępności, czyli instytucje publiczne powinny być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami różnymi i tu jakby chcę, żeby to wybrzmiało, dla mnie to jest bardzo ważne, że niepełnosprawność intelektualna jednak jest inna od innych niepełnosprawności. I dlaczego? Kiedy uczestniczę w różnych spotkaniach i przychodzą osoby z niepełnosprawnością fizyczną, tak poruszające się na wózku, czy osoby głuche z tłumaczem języka migowego, czy niewidome, one są w stanie mówić za siebie. Czyli one mówią o tym, czego im brakuje, czego im potrzeba, jakie one mają prawa, one potrafią się upomnieć. Tak? Niepełnosprawni umysłowani ja. Oczywiście. Oczywiście ta część, która nie ma. Oczywiście, niepełnosprawność intelektualna charakteryzuje się właśnie tym, że te osoby no nie mają całościowego oglądu sytuacji, mają, wiadomo, ich to nie mają takich umiejętności poznawczych i to jest nasze zadanie, tak, żeby być ich rzecznikami, żeby zauważyć te osoby, nie pomijać, żeby uwzględnić ich potrzeby i tak naprawdę czasem tylko sama zmiana języka, rozumienie słuchowe jest bardzo trudne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Z moim synem jest tak, że ja mówię zdanie, ja kończę zdanie, on już nie pamięta początku, bo ma zaburzoną po prostu pamięć, dlatego jest niepełnosprawny, tak? Bo ma zaburzoną pamięć, koncentrację, a umówmy się, że przetwarzanie słuchowe jest bardzo trudne, mowa jest bardzo trudna. Więc czasami wystarczy po prostu zmienić kanał komunikacji, czyli język prosty, prawda, część osób nie komunikujących się werbalnie komunikuje się za pomocą piktogramów i kto nie pracował z taką osobą, to może na przykład zobaczyć kogoś i powiedzieć, ojej, no tutaj, prawda, nie da się w ogóle skomunikować, a człowiek wyciąga swoją książkę
i jest w stanie wszystko pokazać, tak? Co chce i to jest tylko kwestia, jak dotrzeć do tej osoby. I tak jak czasami widzimy na przykład osoby z porażeniem mózgowym na wózku i od razu zakładamy, że ona jest niepełnosprawna intelektualnie. No nie, ona może być całkowicie w normie. Więc chodzi mi o to, że ta niepełnosprawność intelektualna jest, to po pierwsze inna przez to, no bo właśnie jest wokół niej dużo mitów, stereotypów, prawda, uprzedzeń, boimy się takich osób, są nieprzewidywalne dla nas, mają dziwne zachowanie i tak dalej. No ale też pamiętajmy o tym, że te osoby no, same się o siebie nie upomną. Rodzice też często są już tak obciążeni, tak przemęczeni, sfrustrowani, nie wiem, wypaleni, bo poziom wypalenia jest naprawdę bardzo wysoki, że też już po prostu nie mają siły, tak, żeby się upominać o prawa swojego dziecka i też że po prostu się poddają. A ważne jest o tym, żeby pamiętać, to też jest drugi człowiek. On też na tym poziomie takim ludzkim ma takie same potrzeby, o których wcześniej już mówiliśmy i to, co trzeba zrobić, to po prostu dać mu możliwości. Także on też potrzebuje szansy, też potrzebuje możliwości do samorealizacji na miarę swoich możliwości. Okej. Bo jak sobie pomyślę, choćby w postaci akcji, że ktoś może wózkiem wyjechać i gdzieś tam zataranować autobus, bo nie ma podjazdu, taka osoba bez swojego głosu dodatkowego, bez jakiegoś reprezentanta nie zrobi nic. Nie, w żaden sposób nie zamanifestuje tego. Pani trochę mi opowiedziała poza kamerą o tym, ale chciałem zapytać, gdyby pani była uprzejma opowiedzieć jeszcze raz o tej waszej wewnętrznej wspólnocie, jak to wygląda, to znaczy jak funkcjonujecie, o co dbacie, o tej granicy też, o której rozmawialiśmy, to znaczy, gdzie jest otwartość, bo to też nie wszyscy mogą rozumieć, że zresztą tak jak ja, że nie wiedziałem, że wy jesteście takim domem dla tych ludzi, jak każdy ma swój dom i tam żyją i mówimy cały czas o tych osobach, które nie są w stanie same funkcjonować w społeczeństwie. Gdyby pani mogła opisać, bo to jest... ja ponownie się zamieniam w słuch, bo to jest naprawdę fantastyczna instytucja i jakby sposób podejścia. To nasza wrocławska wspólnota istnieje od 20 lat, tak jak wspomniałam, na Karłowicach. Zapraszamy do nas każdy poniedziałek od 17 do 19. Wtedy mamy drzwi otwarte i funkcjonujemy w ten sposób, że mamy dwa budynki. W jednym budynku jest Dom Pomocy Społecznej Tęcza od 20 lat, a drugi budynek większy, zapraszam do nas, do odwiedzenia nas właśnie ten poniedziałek. Tam na pierwszym piętrze jest Dom Pomocy Społecznej Dom Mamre, a na górze mamy Zespół Mieszkań Chronionych. I w tych dwóch domach pomocy społecznej mieszka 13 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, a w Zespole Mieszkań Chronionych funkcjonuje, żyje kilkanaście osób z mniejszym stopniem niepełnosprawności, bardziej niezależnych, które potrzebują mniej wsparcia. I ja chciałabym opowiedzieć, jak funkcjonują domy, czyli nie Zespół Mieszkań Chronionych, tam gdzie właśnie osoby są bardziej niezależne, pracują na wolnym rynku i to one są częścią wspólnoty. Natomiast jakby to, czym LARSZ się zajmuje, jako LARSZ na świecie, jesteśmy federacją światową takich domów jak nasz, jest prawie 160 na całym świecie, na różnych kontynentach. Ostatnio mieliśmy właśnie zgromadzenie federacji. Było to fantastyczne wydarzenie, bo co 4 lata mamy takie spotkanie, akurat pierwszy raz online. I najwyższą władzę w LARSZ właśnie pełnią delegaci, czyli z każdej wspólnoty są to dwie osoby. Jedna jest z niepełnosprawnością intelektualną, a druga jest bez niepełnosprawności. I te właśnie ta najwyższa władza ma takie zadania, jak na przykład zatwierdzanie najważniejszych dokumentów, wybór liderów i tak dalej. To jest bardzo takie wzruszające też wydarzenie i takie włączające też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, bo to jest ich dom, LARSZ, i ten dom jest dla nich. To ja jako przewodnicząca zarządu, dyrektor, asystenci, my się zmieniamy, dyrektor i ja jesteśmy na kadencję, a mieszkańcy są, to jest ich dom. Oni są z nami, te 13 osób, no dożywotnio. Czy nasze osoby często już nie mają rodzin,
albo rodzice już nie żyją. Czasami bywa, że na przykład rodzeństwa nie utrzymują kontaktu, bo nie chcą, a czasami są daleko, mają swoje życie i po prostu ten kontakt jest bardzo sporadyczny. I to, o czym pan wspomniał, że tak, my jesteśmy domem. Co to znaczy? No tak, jak my żyjemy w domach, tam też jest pewna prywatność, tak? Czyli no, nie można na przykład przyjść do nas z ulicy bez zapowiedzi pod tytułem, bo ja chcę tu pomóc, bo ten dom ma jakiś swój rytm. Rytm wygląda w ten sposób, że w ciągu dnia roboczego mieszkańcy są w różnych warsztatach terapii zajęciowej w mieście, my ich tam wozimy busem, a część mieszkańców, najmniej sprawna i najstarsza, zostaje na naszym terenie, mamy taką małą pracownię terapeutyczną. Tam nasi mieszkańcy wytwarzają rękodzieło z terapeutką i z wolontariuszami, z takimi stałymi wolontariuszami. Mhm. I to jednocześnie jakby no, mają zajęcie, ale też no, dzięki temu my możemy się pochwalić różnymi naszymi wyrobami, bo mieszkańcy robią bardzo piękne mydła, robią magnesy. Damy link do sklepu. Tak, dokładnie. I to właśnie jest tak, że oczywiście jest to dla nas jakieś źródło dodatkowego dochodu, a też no, trzeba pamiętać, że dotacja, którą dostajemy, jest niewystarczająca, żeby zatrudnić wystarczającą liczbę asystentów. I bo też w LARSZ ważne jest dla nas indywidualne wspieranie mieszkańców. Mężczyzna towarzyszy mężczyźnie, kobieta kobiecie i staramy się po prostu, żeby mieszkańcy no, mogli nawiązać właśnie takie indywidualne, głębokie relacje przyjaźni. I bardzo staranny jest w LARSZ proces wyboru liderów i to liderów mam na myśli na różnych szczeblach, tak? Bo na przykład każdy z domów ma swojego odpowiedzialnego za dom. I najpierw mieszkańcy nakreślają sylwetkę takiego odpowiedzialnego, czyli mieszkańcy, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym określają, oczywiście z pomocą, kogo chcą mieć jako odpowiedzialnego. Tak? Później jest powołana grupa rozeznająca, taka bardzo różnorodna, gdzie też oczywiście jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną, jest przyjaciel wspólnoty, jest asystent, jest dyrektor. I ta grupa zwraca się do wspólnoty z prośbą o wskazanie kandydatu, są rozmowy, jest wybór. Ten proces dosyć długo trwa, ale to jest ważne, bo no, kluczowy jest dobór właściwych osób na stanowiska i później też to, co nas charakteryzuje, to ewaluacje, które są regularnie przeprowadzane, tak żeby po prostu mieć taką informację zwrotną odnośnie prawda, pracy, no i też żeby po prostu każdy wiedział, jakie ma wymagania. Też to właśnie, o czym wcześniej rozmawialiśmy, to jesteśmy domem, czyli no dbamy o naszą prywatność, dbamy o naszą intymność, dbamy kogo zapraszamy, ale też staramy się być otwarci i staramy się nawiązywać kontakty z środowiskiem lokalnym i też chcemy, aby osoby bez niepełnosprawności do nas przychodziły, co no żeby mogły nas poznać, żeby nasi mieszkańcy mieli przyjaciół, osoby, które je wspierają. Wspólnota LARSZ to jest coś jakby więcej niż obecni asystenci i pracownicy. To są wszyscy byli asystenci, to są przyjaciele, to są rodziny naszych domowników, to są te wszystkie osoby, które wspierają po prostu naszych mieszkańców. Ale tak jak żyjecie w domu, tak jesteście trochę rodziną, jedną po prostu wielką. W sensie jakby... No oczywiście w rodzinie każdy ma swoje obowiązki, bo to jest też tak, że mieszkańcy na miarę swoich możliwości też uczestniczą w różnych obowiązkach domowych. My nie mamy, nie wiem, cateringu czy firmy zewnętrznej, czyli każdy dom ma kuchnię, no i tam życie domowe no, wygląda w każdym innym domu. Takie śniadanie, jest wspólny obiad, zasiadamy wspólnie do stołu, wspólnie później sprzątamy, wspólnie planujemy czas wolny. Mieszkańcy też mają prawo głosu, jeśli chodzi o spędzanie czasu wolnego i na przykład jeśli chodzi o wakacje. No okay. Bo temat wakacji, no proszę sobie wyobrazić, wyjazd, prawda, taką większą grupą. No też trzeba się co do tego porozumieć. Mhm. Więc staramy się, żeby właśnie nasi mieszkańcy no, mieli głos w różnych sprawach, demokratycznie. Które ich dotyczą, tak? Mhm. Mieszkańcy mają swoje pokoje i w tych pokojach mają no, to rzeczy, które chcą mieć, a niektóre po prostu nie wiem, są w jakiś sposób im narzucone, bo staramy się, żeby czuli, że są sprawczy, że mają wpływ.
są u siebie. Tak, oni są u siebie i to zawsze musimy pamiętać, że mieszkańcy są u siebie. To jest ich dom i mieszkańcy po prostu chcemy, żeby się tam dobrze czuli. I staramy się im zapewnić bezpieczne warunki i takie życie, no takie pełne życie, no takie, którego sami my doświadczymy jako osoby pełnosprawne. To wygląda w ten sposób praktycznie, że asystenci to często są młode osoby, natomiast nasi mieszkańcy przyszli do nas, niektórzy już 20 lat temu, są 20 lat z nami, czyli wtedy 20 lat temu byli młodsi, a teraz są to osoby w średnim wieku. Część już jest starsza, więc mamy w perspektywie, że będą się starzeć, prawda, podupadać na zdrowiu i jakby musimy tu ich jeszcze bardziej zaopiekować, no bo oni są z nami na zawsze, tak jak powiedział, to jest oni ich dom, oni nie mają innego domu i tak jak w domu, wspieramy jedni drugich. To jest taka bardzo duża odpowiedzialność nasza, prawda, bo po prostu mamy pod opieką osoby, może nie lubię tego sformułowania pod opieką, no ale tak już powiedziałam, wspieramy osoby zależne, no dla których no to jest jedyne miejsce i to jest właśnie ta wspólnota i naszym zadaniem jest stworzyć im takie warunki, no które są dla nich po prostu optymalne. Okej. I a propos tej odpowiedzialności, bo chciałbym jeszcze zapytać w pani ocenie. Z jednej strony mamy indywidualnego każdego człowieka i jego bycie, jakby w jego własnym mniemaniu, ale z drugiej strony jesteście towarzyszami, opiekunami, pomagacie im. Jest jakaś taka granica. Oczywiście pewnie nie ma jakiejś idealnej w każdej sytuacji, ale taka, gdzie według was tutaj jest koniec naszego, to co nam się wydaje, co będzie dobre dla człowieka, a tutaj on już decyduje sam o sobie. Można jakiś wskazać taki, oczywiście nie mówię o takich podstawowych rzeczach, jak nie wiem, zadbanie o higienę, jeżeli tego potrzeba, czy jedzenie i tak dalej. Ale na przykład, trochę wspomniała pani, nie wiem, wakacje, czy spędzanie czasu. Jest jakaś taka granica, za którą albo opiekunowie się nie przesuwają, albo w drugą stronę, że widzicie, że ktoś stara się decydować jakoś o sobie w ramach tej swojej indywidualności, ale na przykład jest to dla niego... w dłuższej perspektywie może być dla niego złe. To jest jeszcze inaczej, panie Bartku. Ja to się inaczej. Że jakby są indywidualne potrzeby mieszkańców i są potrzeby grupy. I jakby to jest czasami tak, prawda, takie powiedzenie, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się pana wolność. I teraz są indywidualne potrzeby tej osoby. Mówimy o potrzebach medycznych, prawda, bo jakby wiadomo, priorytetem zawsze w takiej sytuacji jest bezpieczeństwo tej osoby i jej zdrowie. Pamiętajmy, że są to osoby, które mają różne, cykle i fazy i różne ich wystachowania występują, w zależności chociażby od doboru leków psychiatrycznych i tak dalej. To się różne rzeczy zmieniają. My musimy być na to bardzo czujni. Czyli to jakby to, myślę, że to jakby najważniejsze wiadomo, że jest bezpieczeństwo, ale myślę, że tu jakby patrzymy też na indywidualne potrzeby i patrzymy na potrzeby domu jako domu, bo jest, te domy mają swoją dynamikę i czasami wystarczy, nie wiem, że jedna osoba z drugą działają tak na siebie, prawda, że musimy wiedzieć, w jaki sposób zarażować środowisko. Że się na przykład kłócą? Oczywiście, że dochodzi do takich sytuacji, to jest zupełnie normalny dom. Takie rzeczy się też dzieją, czyli być może nie odpowiedziałam to na pana pytanie, w każdym razie chciałam podkreślić właśnie, jedna jest strona tak, indywidualne potrzeby, a z drugiej strony potrzeby każdego domu i dynamika każdego domu. Czasem wystarczy nie wiem, przenieść mieszkańca z domu do domu, bo wiemy, że po prostu tak będzie dla dobra grupy, będzie lepiej, prawda? Więc no to musimy być bardzo uważni. Też w LARSZ jest taka przestrzeń,
Ja sobie to bardzo cenię, że są że asystenci mają swoje spotkania domów. Ja w tym nie uczestniczę. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Jest właśnie stworzona tak, oprócz tego są spotkania asystentów, też bardzo wspierającą osobą jest dyrektor. Dyrektor też był asystentem mieszkającym, był odpowiedzialnym za dom. On przeszedł to wszystko. Okay. To jest bardzo młoda osoba, ale z takim bardzo dużym doświadczeniem i też taki bardzo uważny. A przez to, że właśnie powiedziałam, że jest bardzo starany wybór liderów, to naprawdę jest właściwie człowiek na właściwym miejscu i też się cieszę bardzo dużym szacunkiem wśród asystentów. Mhm. Dobre jest właśnie to, że ja widzę w Lasz taką dużą uważność. I jeżeli jest ta przestrzeń na rozmowę, no oczywiście oprócz tego, że jest psycholog, jest pracownik socjalny i tam zawsze, prawda, można się poradzić, to widzę też w Lasz taką dużą kulturę słuchania. To jest bardzo ważne, że nie jest jeden lider, który, nie wiem, ciągnie fundację, ma jakąś wizję. Jeszcze pamiętajmy, że my mamy taką strukturę, że no tak, ja jestem przewodniczącą zarządu, no ale ja nie podejmuję żadnych decyzji sama. Jest jeszcze zarząd, jest jeszcze dyrektor, prawda, finansowy, dyrektor i tak dalej. To nie funkcjonuje, to właśnie funkcjonuje w taki sposób, że jakby bardzo są też jasno rozpisane kompetencje i zadania. Dla danego stanowiska. No tak. Mhm. I my, to jest bardzo dobre, tak, żeby wiedzieć, co robić i jak robić. Nad nami jeszcze jest dyrektor krajowa, osoba, która spędziła ponad 20 lat w różnych domach Lasz i tak dalej. Także rozkład sił jest taki. My mamy duże wsparcie, tak. Okay. Bo chcę powiedzieć, że bardzo ważne jest tego typu placówka, jakby ta misja, sposób realizacji misji, bo oczywiste jest, że każdy ma swoją misję, natomiast to jest bardzo ważne i ważna jest właśnie ta przestrzeń, żeby można było od razu pewne zachowania, czy pewne trudności, czy pewne jakieś niepokojące na przykład rzeczy, tak jak powiedziałam, to bezpieczeństwo jest najważniejsze i jednak te osoby mają więcej problemów zdrowotnych niż osoba bez niepełnosprawności, tak? I jak się starzeją, to też te problemy nasilają się. No oczywiście, osoba, która spędza całe życie na wózku, prawda, w takiej prawda, to jest inna osoba w wieku, nie, 50 kilku lat niż osoba, która się porusza samodzielnie, tak? A jeszcze mówię o sobie, no, z trudnością z mówieniu i niepełnosprawnością. Także myślę, że taka uważność z naszej strony jest ważna i ja sobie to cenię, że właśnie jest ten czas, żeby zaplanowany specjalnie czas. Tak? No właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, że bardzo dużo, i oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, tak jak pani opowiadała, jest bardzo dużo rzeczy przygotowanych z wyprzedzeniem, że tak, trzeba przejść pewną drogę, choćby jak w przypadku nowych opiekunów potencjalnych, że to nie jest dzisiaj przychodzisz i już, bo to jest bardzo skomplikowane, gdzie trzeba uwzględnić relacje, to jak to funkcjonuje, co to za człowiek i tak dalej, że to zapobiega sporej ilości już kłopotów przez to, że to jest zaplanowane. Rozmawialiśmy o tym, że jest cały proces wprowadzania nowych asystentów. Także zawsze mówimy właśnie, nie, że na zasadzie przychodzi człowiek i tego samego dnia kąpię osobę. Tak? No nie, no to jest absolutnie wykluczone. Jakby dla nas wspólnota jest otwarta. Oczywiście, że jesteśmy otwarci na nowe osoby, potrzebujemy nowych osób, ale też się im przyglądamy, bo też wiemy, kogo potrzebujemy. Znamy naszych mieszkańców, znamy ich potrzeby. I ten nie jest tak też, że ktoś przychodzi i natychmiast, no nie wiem, oczekujemy, że wszystko będzie wiedział, bo czasami tak jest. Albo tak? Potrafił. Dokładnie, że nauczyciel przychodzi nowy do pracy, pierwszy dzień w zawodzie i już wszystko ma wiedzieć, tak? No skąd mam to wiedzieć? No na studiach, no, nie byliśmy tego uczeni, prawda? Nawet jak ktoś ma przygotowanie pedagogiczne, to niekoniecznie znaczy, że on wszystko wie od pierwszego dnia pracy. W związku z tym u nas ten proces prowadzenia trwa długo, bo też zdajemy sobie z tego sprawę, że właśnie ważne jest, żeby ta osoba zrozumiała po kolei i była wprowadzana w swoje obowiązki w sposób taki usystematyzowany, czyli jakby się to, bo ten brak tego chaosu, czy właśnie ten taki porządek, no po prostu ułatwia pracę i tej osobie, i wszystkim dookoła. A nam też zależy, no żeby nasi mieszkańcy no mieli do czynienia z osobami, które zachowują się w sposób przewidywalny i też po prostu dostawali jak najlepsze wsparcie. Dla dobra tych... Oczywiście, bo dobrem jest ciągle dobro mieszkańca. No, mieszkaniec jest centrum. Pamiętam, tak, jak Weronika wspominała mi o tym, że też nie każdy się musi nadawać na wolontariusza danego poziomu. Na przykład, nie wiem,
nie każdy musi być dobry w, nie wiem, rzucam tak z powietrza, w na przykład myciu kogoś. No, ktoś może się do tego po prostu, na przykład, nie wiem, fizycznie, gabarytowo nie nadawać i to też jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Także na przykład, nie, 20-kilogramowa czy 30-kilogramowa dziewczyna czy chłopak może mieć problem, na przykład, nie wiem, z takimi sytuacjami. Jedna rzecz na koniec, bo ja bym mógł z panią siedzieć jeszcze 2 tygodnie tutaj, ale nie chcę pani na siłę przedłużać, bo ja już sobie wymyśliłem dalszą część tej naszej rozmowy i panią zaproszę. Ale, bo ja mam zgrzyt z jedną rzeczą i chciałem trochę nawiązać do popkultury, jeżeli pani pozwoli. Ja mam zgrzyt z jedną z rzeczą, ale być może mnie pani jakoś wyprowadzi z tych meandrów myślenia. Taki program w telewizji był Down on the Road. Kojarzy pani? Tak, nie oglądam telewizji, ale o sam programie słyszałam. Tam córka koleżanki występowała, tak. Jakie jest pani spojrzenie na... Bo ja nie chcę się za wcześnie dzielić moimi tak pewnie głupimi jakimiś przemyśleniami, ale chciałbym pani poznać, i to nie w kontekście stacji, nie w kontekście na tego, spod czyjego szyldu to wyszło, tylko w kontekście samej produkcji. Nie będę się nie odpowiem na to pytanie, ponieważ oprócz tego, że wiem, że występowała tam córka mojej koleżanki, Agnieszka ma na imię, matka ma na imię Grażyna, są z Krakowa, i wiem, że matka i córka były bardzo dumne. Natomiast chciałam opowiedzieć o czymś innym. Bardzo polecam państwu i panu, jeśli pan jeszcze nie widział. Jest taki hiszpański film sprzed kilku lat. Nazywa się Mistrzowie. Campeones. Tytuł, jest film o tym samym tytule, o czymś innym, ale ja właśnie mówię o tym filmie hiszpańskim Campeones, gdzie bohaterami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. I ten film był nominowany do nagrody prestiżowej i już zapomniałam, czy nagrody ROI, czy jakoś tak. W każdym razie cała fabuła tego filmu wygląda w ten sposób, że pewien mężczyzna w ramach prac społecznych dostaje do kierowania drużynę koszykówki, w której osoby są z niepełnosprawnością intelektualną. I film, oprócz tego, że jest naprawdę bardzo zabawny, to spowodował, że aktorzy, którzy tam grali, a są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, między innymi ze Swendowna, to stały się po prostu całkowite gwiazdy w Hiszpanii. Czyli oni podróżowali w całej Hiszpanii, udzielali masę wywiadów i był to naprawdę, ten film był bardzo, bardzo popularny w Hiszpanii, ale fajne było też to, że publiczność mogła się dowiedzieć, czym te osoby się zajmują. To znaczy, że na przykład, imię zupełnie już nie pamiętam, ale że na przykład taka tam jest dziewczyna ze Swendowna i ona pracuje w jakimś sklepie z odzieżą sportową, tak? W normalnym życiu. Tak, oczywiście, w zwykłym życiu, poza tym, że właśnie była aktorką. Jeden z tych bohaterów rzeczywiście mieszkał w jakimś ośrodku. Czyli można było się dowiedzieć historię tych życia i trochę na tym podstawie zbudować, jak różnorodne potrafi być te życie, tak? Że jedna osoba jest tu, druga robi to, a trzecia gdzieś pracuje na wolnym rynku i tak dalej. I naprawdę, oprócz tego, że film naprawdę jest bardzo zabawny, jest taki wzruszający i fajny, po prostu to jest bardzo fajny film, to też ta ich radość, prawda, tych osób, że one są celebrytami, podróżują i są sławne, i to było coś innego. Pamiętam, jak właśnie ten jeden z aktorów, ten mężczyzna ma bardzo dużą wadę wzroku, i pamiętam, jak on się zwracał właśnie do jury i mówi, czy wy wiecie właśnie, co wy w tej chwili zrobiliście, tak? Że wybraliście osobę z niepełnosprawnością do tej nagrody, tak? Jakby tak strasznie, strasznie się tym cieszył. Bo pan zapytał się o Down the Road, a ja powiedziałam o czymś innym, ale chcę też powiedzieć, że po prostu tak jak mamy Pablo Pineda, chyba jest, się nazywa, prawda, z Hiszpanii, ten aktor, który grał w filmie Ja też, i ojejku, chwileczkę, uciekł mi ten drugi film. Jest to człowiek, chyba jedyna osoba ze Swendowna, która skończyła studia wyższe. I on, ten film, ja też, on tam gra trochę siebie. Bardzo polecam ten film. Po hiszpańsku to jest Yo también.
ten film jest trochę o nim, bo to jest tak, że jest osoba z zespołem Downa, która jest tak bardzo dobrze wyrehabilitowana i zostaje zatrudniona i dostaje zatrudnienie wśród osób bez niepełnosprawności, które go traktuje jako takie nasze słoneczko, a on tu, prawda, ma fantazje erotyczne z jedną tam z panią, z którą pracuje i on generalnie zachowuje się normalnie, tak? Oni się zachowują trochę nienormalnie, bo traktują, prawda, go jako dziecko, a on jest mężczyzną. I jest tam taka scena, że właśnie on jest wśród tych osób, które go tak traktują protekcjonalnie, a ta jedna kobieta, której mu się podoba, właśnie go traktuje tak normalnie. Jest tam taka scena, że on patrzy przez okno, a tam jest taka sala, gdzie osoby ze zespołem Downa coś przygotowują. I on, przynajmniej ja odbieram tak tę scenę, że on nie pasuje do żadnego z tych światów, tak? To znaczy, ani tu. I on mówi, i tam jest w tym filmie taki wyrzut. On mówi, wyrzuca to swojej matce, że czemu ty mnie tak dobrze wyrehabilitowałaś? Bo trochę jest tak, że on ma już tak świadomość, prawda, wysoką. Okay. Ma taką wysoką świadomość, że on widzi swoją pozycję, prawda, czyli pełnosprawni nie akceptują mnie jako mężczyzny, że tak powiem, tylko widzą we mnie zespół Downa. A ja się czuję wyżej. Tak, ale tak, dokładnie. A z kolei do tego świata nie pasuje. Nie do tych osób. W każdym razie, dlatego o tym mówię, no bo jakby znam te dwa filmy właśnie, Cio Tambien, czyli ja też i Campeones, czyli Mistrzowie i no jakby takie filmy funkcjonują, jakby są pokazywane, prawda, też w innych krajach i wydaje mi się, że jeżeli dzieło jest dobre, no to ono się obroni, no niezależnie, prawda, że tak powiem, od wszystkiego, to nie chodzi o to, że tam jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną ze zespołem Downa, że to czyni z tego dobry film, no po prostu to jest dobry film. Okej. Znaczy, to jest trochę odpowiedź na moje pytanie, bo ja patrzyłem, miałem ten taki gdzieś kamyk w bucie nad, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, nad komercjalizacją, w sensie, że tak mi to wydawałoby się, pewnie błędnie, jak zwykle pewnie jestem w błędzie, że ktoś wyczuł potencjalne pieniądze może w tym programie za bardzo, chociaż moja mama, która śledziła całość, absolutnie się z tym nie zgadza i uważa, że ci mężczyźni, te kobiety stamtąd przejęli absolutnie, też trochę byli tak, przez chwilę pojawiali się w różnych miejscach przy okazji tego. Nie, to był tylko jakiś, mam jakiś taki dziwny awers, ale pewnie to jest jakaś głupota. Zmierzając do końca, pytania dla każdego, które pojawiają się takie same. Najlepiej wydane 100 zł w życiu. Najlepiej wydane 100 zł. Może być mniej, nie może być więcej. W myśl takiej zasady, że gdyby teraz miała pani wolną stówę w portfelu i któryś z naszych widzów, słuchaczy też miał wolną stówę w portfelu i nie wie na co mógłby ją wydać, to jak pani sobie pomyśli, że to była dobrze wydana stówa. Jako inspiracja do wydania. Przychodzi mi do głowy, że pewnie datek na fundację, ale... Nie, no to oczywiste, tylko pytanie dlaczego, tak? Dlaczego warto wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Dlaczego Fundacja L'Arche, a nie inna organizacja, prawda? Że jest dużo organizacji, które wspierają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Ja powiem tak, ja przyszłam do L'Arche przyglądając się, szukając miejsca, które będzie wiarygodne, które działa na dobrych zasadach, jasnych zasadach, to jest bardzo ważne. I jakby pierwsze jest fundacja, która budzi zaufanie. I dlaczego L'Arche jest wiarygodna? No, jesteśmy od ponad 40 lat w Polsce. Wykonujemy takie zadanie nie tylko akcyjne, prawda? My wspieramy osoby dzień po dniu, każdego dnia od 20 lat. Żyjecie z tymi Żyjemy ludźmi. Z tymi osobami, tak? Jakby to nie jest, tak jak powiedziałam, jednorazowa akcja, to jest po prostu nasza praca dzień po dniu. Na pewno, tak jak panie Bartku, pan powiedział, datek na Fundację L'Arche, ale do tego wydaje mi się, że zaprosiłabym przede wszystkim taką osobę, żeby przyszła nas poznać, żeby przyszła zobaczyć nasze osoby. I teraz
można popatrzeć tak, no jakby dlaczego są zależni, to dlaczego osoby są zależne, tak? No jakby to, że urodzili się z niepełnosprawnością intelektualną, tak się stało, niezależnie od nich, czy tego chcieli, czy nie chcieli. Oni są, będą z nami, są od nas całkowicie zależni i to, jak my im zorganizujemy ich życie. Jak wyrównamy szanse. Jak wyrównamy szanse, no to jakby zależy, to jest nasza odpowiedzialność. Ja bym powiedziała, że dlatego, że powinniśmy być solidarni z takimi osobami. To też, to jest drugi człowiek, który czuje, ja bym powiedziała, że nawet mocniej niż osoba bez niepełnosprawności. Okay. Miejmy świadomość, że te osoby naprawdę bardzo mocno przeżywają obecność drugiego człowieka, różne sytuacje, okazują radość w sposób żywiołowy, smutek również każdy z nas chce czuć się dla kogoś ważny i oni też mają taką potrzebę. Myślę, że zamiast może, że zanim może to 100 zł, tak? Bo 100 zł tak, oczywiście pieniądze są bardzo ważne, bo dzięki nim no, możemy funkcjonować. To zanim to 100 zł, to zaprosiłabym do poznania nas, do, tak jak ja mówię o naszych mieszkańcach, to jest jakaś abstrakcja, tak? To są konkretne osoby, konkretne historie, konkretne uśmiechy, bo jak myślę o nich, to jest za tym naprawdę bardzo dużo radości, bo też możemy sobie wyobrażać i szkoły specjalne i takie miejsca, takie miejsca smutne, tak? A prawda jest taka, że ta, u nas się bardzo dużo dzieje. Jest cały czas jakieś świętowanie, bo no, w takim dużym domu to albo ktoś ma urodziny, albo imieniny, albo kogoś witamy, albo kogoś żegnamy i tak dalej. Więc są to też takie miejsca, że często jest tak, że przychodzą do nas ludzie, chcą być asystentami i odchodzą z takimi słowami, że dostali więcej niż dali, bo nasze osoby bardzo dużo dają. Dają całe swoje serce, dają swoją spontaniczność, nie ma dzisiaj, nie ma wczoraj, często po prostu jest tu i teraz, tak? I teraz się sobą cieszymy i jakby też ten kontakt, który osoby nasze nawiązują, jest taki bardzo autentyczny. To jest coś takiego, z czym rzadko się spotykamy w jakimś takim zwyczajnym życiu, prawda? No bo każdy z nas, no, jak bardziej tak, prawda, patrzy na jakieś wrażenie, czy żeby tam się nie wygłupić, czy, prawda? No bo ile w ogóle mamy lat i tak dalej. Filtrów, masek. Tak, oczywiście. A osoby są bardzo autentyczne, nie udają. No natychmiast chcą się podzielić, prawda, czymś ciekawym, albo czym się interesują, albo czymś, co lubią. I to jest takie bardzo wzruszające i takie też bardzo piękne, więc myślę, że to spotkanie powinno poprzedzać ten datek i może coś dać, to żeby po prostu też dać z przekonaniem, tak, że widzę te potrzeby, czuję to, tak już pomijając, że rozumiem, ale też czuję to, bo za każdą z naszych osób no, stoi jakaś historia, tak, i oczywiście ze względu na ich prywatność nie będę opowiadać tych historii, no ale możemy sobie wyobrazić, że no, kiedyś traktowanie osób to nie było tak dobre jak teraz, a nawet teraz czasami mogłoby być lepsze, prawda? Więc no, mam wrażenie, może błędne, że no, ciągle pozostawia wiele do życzenia. Że, no tak. W sensie, że trochę pani o tym wspomniała, o tym, że jest jakieś takie patrzenie inne. Ja mam wrażenie, że to w wielu sytuacjach jest tak, że nie wiem, kobiety, osoby z różnych orientacji, czy osoby niepełnosprawne, to nie jest tak, że one chcą czegoś ekstra, tylko chcą być na tym samym poziomie. Chcą pewnego jakiegoś wyrównania szans, a nie czegoś ekstra, tak jak to jakoś, mam wrażenie, błędne jest przez społeczeństwo odbierane. A pani najlepiej 100 zł wydane? Moje najlepiej wydane 100 zł. Jeśli chodzi, rozumiem, że ciągle rozmawiamy w każdym aspekcie, w każdym możliwym, tak, że sobie pani myśli, a to świetnie wydana stuwa, że mogłam myślę, że nie potrafię wskazać tego jednego, rozumiem, że to 100 zł to jest takie umowne, tak? To jest w ogóle nie pytanie o pieniądze. Dobrze, powiem panu. Przypomina mi się to 100 zł.
jak wybuchła wojna w Ukrainie, nie mówimy to o mojej fundacji, ale to naprawdę było 100 zł, które wybuchła wojna w Ukrainie, to ona wybuchła chyba w czwartek i w weekend otworzono na Witiga 4 akademik i tam zaczęto przyjmować uchodźców. To była sobota. Panował totalny chaos, totalny. Wszyscy mieszkańcy, ja mieszkałam na Biskupinie, zaczęli napierać na to miejsce z różnymi rzeczami, prawda, niepotrzebnymi i tak dalej. I ja tam weszłam, zostałam wolontariuszką na 2 dni. No mieszkańcy, pamiętam, że tam zaczęli tak zrzucać różne rzeczy, że jakieś tam kotlety czy pierogi, to po kilku dniach w ogóle spod jakichś ubrań mi się na przykład znalazło. Natomiast była rzeczywiście taka sytuacja, że ci ludzie z Ukrainy, którzy tam przyjechali niektórzy byli w takiej panice, prawda? I pamiętam, że był taki mężczyzna, jakiś zupełnie przerażony i on powiedział, że on chce uciekać dalej z rodziną, a miał takie malutkie dziecko, naprawdę bardzo małe. I on powiedział, że on chce uciekać, że przyjechał tu samochodem, ale skończyło mu się paliwo i zabrakło na benzynę. I ja wyciągnęłam właśnie to 100 zł i powiem panu, że wdzięczność tego człowieka w oczach, ona nie miała ceny. I to, nie wiem jak on dalej uciekał. Wiem, że jak wybuchła wojna, to różne ekstremalne sytuacje się działy i po prostu wszyscy, prawda, może nie wszyscy, no ale dużo osób było zaangażowanych i teraz się nad tym zastanawiamy. A może on naciągał, może nie uciekał, a wtedy po prostu otwierał impuls. Się portfel. I się wydawało te pieniądze i mówię, okej, okay, dobrze, no może nie, może 100 zł lepiej było przeznaczone na szczepionkę tam, prawda, do Afryki i wtedy uratowałbym to życie, ale ja miałam tu takie przekonanie, że ja tu też ratuję jakieś życie, tak, bo ci ludzie byli w takiej panice i wiedziałam, takie czułam, że ten człowiek ma gdzieś tam to miejsce i to malutkie dziecko, które chcą, on chce uratować i jakby tylko to 100 zł pamiętam po prostu. Ale to, bo to pytanie, ono ma swoje drugie dno, bo to ja pytam raczej o powody, a znaczy w sensie przez to, co ktoś mówi, bardzo można klarownie odczytać, czym się kieruje. No pani o takiej najbardziej mi bliskiej formie, czyli na drugiego człowieka. W sensie pieniądze najlepiej wydane na drugiego człowieka, bo to jest, ja wiem, że to może być totalnie nieintuicyjne, a tu pojawiają się różne odpowiedzi, ale drugie dno tego pytania jest takie, że to, co ktoś powie, bardzo dużo mówi o nim, a nie o tej rzeczy absolutnie, na którą, ale to bardzo piękne, że na drugiego natomiast człowieka. Natomiast chcę powiedzieć, że właśnie z tego, właśnie z tego mojego, że tak powiem, tam działania na tym, na tego Witiga takiego intensywnego, to zawsze jest tak, że dzieje się, prawda, dobrze, ja mam taką teorię, dzieje się coś dramatycznego i później z tego wynika coś dobrego. I czasami człowiek mówi, dlaczego to się stało, prawda, dlaczego zdarzyło się coś tak strasznego, no może właśnie po to, że mogło się zdarzyć coś pięknego. I tam w tym akademiku, w kompletnym chaosie, właśnie w pomocy tym pierwszym uchodźcom. Pamiętam, że ci ludzie wszyscy zaczęli do mnie przychodzić i prosić, żebym rozwiązała ich różne problemy i ja tak się zaoferowałam, że za sztuczną szczęką jakiejś pani wyszłam w ogóle do domu, bo zapomniałam, że ona prosiła, żeby je skleić. I w domu się zorientowałam, że jakaś pani wala mi dała swoje zęby i w ogóle o co chodzi. I później musiałam jej szukać. Więc proszę sobie wyobrazić, że tam poznałam, ja próbowałam w tym właśnie chaosie na początku skoordynować, tak, że na przykład tu segreguję może rzeczy, a tu właśnie, żeby nie dochodziło do tej sytuacji, gdy to i tak doszło, że po kilku dniach się wykopało jakieś jedzenie. I tam zwrócił uwagę taki mężczyzna Polak, który stał przy drzwiach i próbował właśnie koordynować ten chaos, czyli to tu, to tu. I ja nawiązałam z nim kontakt i okazało się, że jego żona tam siedzi i też segreguje te rzeczy. I tydzień później otworzyliśmy Fundacji Larsz przedszkole dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Powiem panu, że otworzyliśmy je bez niczego. To znaczy otworzyliśmy je 7 marca, czyli zaraz po wybuchu wojny. Funkcjonowało do końca czerwca. I początki, to było coś niesamowitego, bo my w piątek, pamiętam, z dyrektorem zdecydowaliśmy, że otwieramy i właśnie z tym małżeństwem, Jacek i Agata się nazywają. I od poniedziałku zaczęło działać. Spaliśmy łącznie 68 dzieci z Ukrainy.
Przedszkole działało codziennie od 8 do 16, natomiast zaczynaliśmy jakby zupełnie bez niczego. W zasadzie jest sala, wy będziecie prowadzić, a jakby kasa się później znajdzie generalnie, będziemy myśleć później. I przez to, że my właśnie przeszliśmy już to doświadczenie w L'Arche, od 8 do 16 na terenie sali konferencyjnej, dzieci, prawda, zamieszanie, my czegoś takiego nigdy nie przeżyliśmy, no, my naszej sali konferencyjnej w ogóle nie używamy w taki sposób. To teraz zdecydowaliśmy się w tym roku po raz pierwszy prowadzić półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami. To, o których pani mówiła, tak, że byliście. Tak. I to są, one trwają teraz. To są integracyjne półkolonie dla dzieci uchodźców z Ukrainy z udziałem polskich dzieci. Wszystkie dzieci są niepełnosprawne. Dzieci polskie to głównie dzieci z Spendowna, a dzieci z Ukrainy mają różne niepełnosprawności. Mieliśmy też dzieci ze Spendowna, mieliśmy dzieci z spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną. Teraz akurat mamy 8 dzieci głuchych, ale właśnie to doświadczenie, które tam się zaczęło na tego Witiga, od tego naszego spotkania, tego 4 miesiące, prawda, tego przedszkola, i to jakby dało nam taki impuls, że damy radę teraz przez 3 tygodnie, też od 8 do 16 prowadzić te półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami, co też, no też jest to, tak jak chciałam zwrócić pana uwagę i państwa problem, że proszę sobie wyobrazić, że dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, no w ciągu wakacji ma 9 tygodni wolnego, a tak jak może po naszej rozmowie, panie Bartku, pan spróbuje znaleźć ofertę dla dziecka z niepełnosprawnością na, mówię, w Wrocławiu, w Polsce, tak? No, nie ma tej oferty, bo jak pan ma dziecko pełnosprawne, tak jak ja miałam dzieci, bo już są dorosłe, prawda, pełnosprawne, no to do wyboru, do koloru, tak? Są półkolonie i kolonie, są płatne, są bezpłatne i tak dalej. Może pan wysłać na obóz sportowy, a może artystyczny. Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną nie ma wyboru. 9 tygodni, to zapewniam, że to jest bardzo długo i nie każdy rodzic w ogóle ma tyle urlopu i często rodzice, no, organizują to w ten sposób, że najpierw jeden rodzic idzie na urlop i jest dzieckiem, a później drugi rodzic idzie na urlop. I jeszcze brakuje 5 tygodni. No oczywiście. I to dziecko często funkcjonuje w taki sposób, przykładowo mój syn, no nie jest w stanie sam sobie zorganizować czasu, pomijając fakt, że nie można go zostawić w domu samego, prawda, dla jego bezpieczeństwa. I jakby ten czas wakacyjny, no dla nas jest strategiczny, to jest bardzo trudne być z dzieckiem, które no też tym rodzicem już się nudzi, tak, no też chce być z rówieśnikami, też chce brać w czymś udział. Więc w tym roku właśnie takie półkolonie zrobiliśmy i dzieci były bardzo zadowolone i my też jakby cieszyliśmy się ich radością, że mogą być między rówieśnikami, że coś się dzieje, że coś przeżywają, bo też świat osoby z niepełnosprawnością intelektualną jest bardzo wąski. No proszę sobie wyobrazić, znowu na przykładzie mojego syna, jest tata, jest mama, rodzeństwo różnie mieszka, czyli jest ojciec, jest matka. W szkole, w grupie 6-osobowej werbalnie się komunikuje jedna osoba, a inne no mówią, ale niekoniecznie jakby adekwatnie, tak? Bo na przykład są osoby ze spektrum i ta oczywiście mowa jest, no ale ona na przykład no nie jest adekwatna, tak? Rozumiem, o czym mówię. Więc to jest tak, że świat mojego syna jest bardzo ograniczony. Tam, gdzie my go zaangażujemy, tam on będzie. Jeżeli rodzic na przykład już nie ma siły, nie ma czasu, to ten świat jest bardzo ograniczony. A tu jakby stworzyliśmy tym dzieciom możliwość, żeby poznały nowych kolegów, nowe koleżanki, nowych opiekunów, co dla nich kontakt z osobą pełnosprawną, młodą, bo mamy młodych wychowawców, też jest bardzo atrakcyjny. To jest prawie, mój syn ma 17 lat, opiekunowie mają na przykład 19, prawda, czy do 22. Więc to jest po prostu też dla nich takie przeżycie w skali roku. Także ktoś się nimi interesuje, poświęca uwagę, chce z nimi rozmawiać. Jak spędza czas. Dokładnie. I zrobiliśmy naprawdę taki bardzo bogaty program i były wycieczki i poza Wrocław i różne atrakcje i później pytaliśmy dzieci, co się najbardziej podobało. Opiekunowie. Kontakt z drugim człowiekiem. Rozumie pan? Czyli jakby jestem też bardzo dumna z tego, że to się udało, że ten pierwszy raz to zrobiliśmy i też widzę, jak to jest potrzebne i jak to jest też ważne dla rodziców. Tak, że mogą to dziecko przekazać do grupy, gdzie wiadomo, że grupa jest przygotowana no, i właśnie na dziecko, czy ze Spendowna, czy z jakąś inną niepełnosprawnością, bo wiadomo, tu czasami są też jakieś diety, jakieś inne wymogi. Trzeba mieć zaplecze jakby do tego wszystkiego. Oczywiście, tak, trzeba to wszystko zaplanować. Natomiast
bo mówiliśmy dużo o edukacji, prawda, albo o ośrodkach dziennych, a tak naprawdę pamiętajmy, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną często nie jest sama w stanie zaplanować sobie sensownego spędzania czasu, tak? Poza na przykład gapieniem się w telewizor cały czas albo siedzeniem przed komputerem, no bo często po prostu no, nie potrafi tego. No właśnie na tym polega ta niepełnosprawność, tak? Że trzeba ten czas jakoś sensownie tej osobie zaproponować, zorganizować, a no, możliwości rodzica są ograniczone i też to jak bardzo jest to atrakcyjnie, prawda, dla samego tego dziecka, a w grupie, prawda, jest to jakby po prostu ciekawsze i to co ciągle jest to, co pan mówi. Ja nie oczekuję czegoś ekstra, ja oczekuję po prostu normalnego. Normalności, tak, jakiejś możliwości. Jeżeli dziecko bez niepełnosprawności, wiem, że i na poziomie Wrocławia i Polski ma bardzo różne możliwości, bo też do tej pory tego nie powiedzieliśmy, no ale chyba to jest zupełnie oczywiste, że poza tym, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma niepełnosprawność, to ma też swoją osobowość. Jakby to jest bardzo ważne, żeby to pamiętać. Ten człowiek no nie rodzi się jak biała karta i po prostu jest niepełnosprawny, tylko ma swoje jakieś mocne strony, swoje upodobania, swoje zainteresowania. Jeden ma większe predyspozycje, prawda, sportowe, a inny jest urodzonym artystą i tak dalej. I to jakby też trzeba myśleć jakby o tych osobach, nie jako, nie wiem, niepełnosprawny, tak? Tylko dlatego mówimy osoba z niepełnosprawnością, tak? Czyli po pierwsze jest osoba. Czasami trudno jest nam rozróżnić, co jest jakby cechą tej osoby, a co jest jakby już kwestią związaną z niepełnosprawnością, prawda? A co z jakimś, no przepraszam, jestem też matką, więc mogę tak powiedzieć, takim zaniedbaniem po prostu wychowawczym, tak? Że to, czyli to dziecko tak się zachowuje, bo po prostu nie poświęcono na przykład odpowiedniej ilości czasu. Tak, tak. Ale to też jest, przepraszam, jeszcze dodam, to też jest rola nie tylko rodziców, ale i opiekunów, i towarzyszy, żeby starać się wyciągnąć też te rzeczy, które są te ukryte talenty tych... No, oczywiście. Ale do tego potrzeba spędzania czasu. Oczywiście, do tego trzeba zbudować relacje, a to wszystko wymaga czasu i jakiejś takiej uważności. Ale jest to możliwe i to właśnie na tych naszych półkoloniach było widać, że to jest widać, bo one ciągle trwają, obecnie trwa trzeci turnus. Że to jest możliwe. Ja ogólnie myślę, że w ogóle dużo jest możliwe, tak? Że potem jak, nie wiem, co, jakby podejmujemy w fundacji ciągle nowe wyzwania i ciągle się dzieje coś innego i każde tak być takie następne, prawda? Każde takie działanie, które nam się uda, jakby nas zachęca do tego, okej, no to spróbuję coś następnego. Do tego też wiadomo, że potrzebne są osoby, które, tak jak dzięki Panu, będą nas znały, będą wiedziały w ogóle, czym się zajmujemy, zaufają nam, bo na przykład zorganizowanie wypoczynku młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną no, wymaga oprócz tego, że zatrudnienia naprawdę wielu opiekunów, no więcej, prawda, to jeszcze musimy mieć wolontariuszy, bo część z naszych uczestników no, wymaga indywidualnego wsparcia. Taka jest prawda, że nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach grupowych, i po prostu ktoś musi fizycznie z nimi cały czas oczywiście. Być. Oczywiście. I mając na uwadze ich potrzeby, o tym teraz właśnie rozmawiamy, no odpowiadając na te potrzeby, no musi być osoba dedykowana po prostu tej jednej osobie. A do tego są nam właśnie potrzebni wolontariusze, czyli wracając do pana 100 zł, najpierw zapraszamy do nas, tak, bo a 100 zł tak czy inaczej się przyda. Tak? Oczywiście. Ja mam tutaj w tym elemencie ostatnim pytanie o szczęście i czym jest szczęście, ale ja myślę, że po tym, co pani opowiedziała i po tym, co pani robi, tutaj nie trzeba nic dodawać, wystarczy postawić kropkę, ale ciekawi mnie ostatnia rzecz, przedostatnia właściwie już, i już panią puszczam. Oprócz LARSZ, są jakieś inicjatywy, i skupmy się tutaj na Wrocławiu, może to nie muszą być inicjatywy z pani branży, w sensie to nie muszą być inicjatywy związane, ale oczywiście mogą, które pani śledzi, a warto, żeby więcej osób o nich usłyszało, coś małego, coś czemu brakuje informacji, ludzie nie słyszeli, albo wręcz takie, które działają już od dawna poza LARSZ. Wszystkie linki i tak wstawimy do was w opisie odcinka, ale jest coś takiego, chyba że nie ma jakiejś specjalnie takiej,
na którą warto by było zwrócić uwagę, to też bez jakiegoś zbędnego szukania na siłę. Ale widzi pani jakąś takie... I tutaj idea, stowarzyszenie, organizacja, fundacja, grupa ludzi, jakaś inicjatywa społeczna, coś, co, na co tutaj u nas warto zwrócić uwagę we Wrocławiu? Tak, panie Bartku, tak jak pan się zorientował, rzeczywiście mnie bardziej interesuje wspieranie ludzi niż na przykład zwierząt, niż kultury. Mm-hmm. To na pewno. I z tego, co pan wymienił, to znaczy właśnie z tego, co pan pyta, to ja bym zachęcała ogólnie do aktywności, do wyjścia spoza swoją bańkę, wyjścia z domu, zainteresowania się potrzebami, przede wszystkim lokalnymi, co lokalnie w mojej dzielnicy, prawda, co się dzieje i przede wszystkim patrzenie, gdzie jest potrzeba. Myślę, że ja powiem o jednym działaniu, które znam, bo akurat sama w nim uczestniczyłam. Teraz jestem rzeczywiście tak pochłonięta działaniem w LARS, że jakby to rzeczywiście to mnie bardzo absorbuje. Ja mówiłam już panu wcześniej, poza właśnie jeszcze nagraniem, że byłam wolontariuszką w Szlachetnej Paczce. I Szlachetna Paczka, każdy kojarzy, prawda, wsparcie rodzin ubogich. Natomiast Szlachetna Paczka też ma taką drugą gałąź, nie wiem czy pan zna, czy państwo znają, czyli Super W, czyli jest to coś takiego, jest to taka działalność Szlachetnej Paczki, że Super W, czyli super wolontariusz. I to jest, to wygląda w ten sposób, że jest, ponieważ wierzę w indywidualną relację, tak, wierzę, że ta relacja może być zmieniająca, nawiążę do LARS, zarówno osobę wspierającą, jak i wspieraną, tak, bo to działa w dwie strony. Więc Szlachetna Paczka też prowadzi taki program, że wolontariusz spotyka się z uczniem szkoły podstawowej. Moja córka jest tą wolontariuszką. Ja nie jestem, ale moja córka jest tą wolontariuszką. I ma takiego chłopczyka, z którym się spotyka regularnie w szkole. To jest dosyć ważne, że nie w szkole, ale a nie w rodzinie tego chłopca. I pomaga mu w nauce, pomaga mu w lekcjach, bawi się z nim, uczy go i tak dalej. Jest, wydaje mi się, że po pierwsze jest to coś, co ja wierzę, tak? Czyli że jest ten czas poświęcony tylko temu dziecku. Jest to na tyle też uniwersalny program, jest w całej Polsce, prawda? Czyli możemy się zainteresować tą Szlachetną Paczką, no niezależnie, jeżeli ktoś słucha na przykład tej audycji i gdzieś tam jest w innym miejscu, to na pewno też to działa. I myślę, że to jest bardzo ważne, no, żeby to dziecko miało szansę nawiązać jakąś zdrową relację z kimś dorosłym, miało w kimś oparcie. No dzięki temu też może poprawi wyniki w nauce, na przykład zda do następnej klasy, nabędzie nowych umiejętności, na przykład ten chłopiec z moją córką uczy się czytać, jest tam w drugiej klasie, no ale tak nie za dobrze czyta. I ktoś może właśnie indywidualnie mu pomóc. A to fajne też, bo wcześniej nie słyszałem o tego rodzaju i nie akurat o Szlachetnej Paczce, ale w ogóle, że to jest na innym gruncie, że to nie jest właśnie w domu na tym rodzinnym, tylko całkowicie... To jest dosyć ważne. Tak, że całkowicie gdzieś z boku, tak. Że to jest, takie mam wrażenie, może jakieś takie bardziej bezpieczne, w sensie i dla jednej, i dla drugiej strony, że nie są jakoś powiązani tutaj, że rodzina, bo czegoś może nie wypadać na przykład przy rodzinie. Nawet wie pan, co nie o to chodzi, bo po prostu moja córka ma porównanie, bo też była w takim innym programie i właśnie spotkania były w rodzinie. I rodzina tam jakby trochę wikłała moją córkę w takie różne trudne sytuacje, czyli próbowała manipulować albo jakoś tak na swoją stronę przeciągnąć. I moja córka uczestniczyła też jakby w konfliktach tak między tych rodzinnych właśnie. I jakby odcięcie tego i powiedzenie, nie, teraz jest ten czas, jesteś w szkole, koncentrujemy się na tym, jakby trochę wiadomo, co robić, prawda? I to bardziej służy, wydaje mi się, temu dziecku i też wydaje mi się, że ten wolontariusz, który, umówmy się, też często jest bardzo młody, kiedy nie jest z rodziną, nie jest tak obciążony też problemami tej rodziny. No, często zdarza się, że te dzieci są ze środowiska, gdzie są pewne trudności, prawda? I teraz młoda osoba, która może nie mieć jakiegoś takiego doświadczenia życiowego, po prostu nie być przyzwyczajona, to może być za trudne, lepiej jest dla niej też, dla tego właśnie wolontariusza, że jest odcięta od tego. Przecież dostaje ucznia, tak, to jest takie bezpieczne. Okay.
Więc ja polecam to, bo jakby po prostu w to wierzę. Można powiedzieć, okej, no to jest na mojej skali, to jest tylko jedno dziecko i tylko ten jeden wolontariusz. Od tego jednego się zaczyna. No właśnie. Mhm. Super W, tak? To jest Super W. Tak, Super W. Super tak, bo ta Super W to jest super wolontariusz i jest to jedno z działań Szlachetnej Paczki. Okej. Okay. To ładne, muszę też się zagłębić, bo nie słyszałem o tym wcześniej. Powiem panie Bartku, może pan, bo chciałam skoczyć taką historią, jeśli mogę. Oczywiście. Która jest bardzo znana, ale liczę na to, że może pan jeszcze jej nie zna. Okay. I ja nie wymyśliłam jej oczywiście, to wymyśliła tę historię, napisała i powiedziała pewna kobieta. Oczywiście jest do znalezienia w internecie. I zapytano kiedyś pewną kobietę, czy mogłaby powiedzieć o doświadczeniu bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. To chodziło też o niepełnosprawność intelektualną. Mhm. Czyli jak to opisać, to doświadczenie? Nie wiem, czy pan zna tę historię. Nie. No i ta kobieta, ja bardzo lubię tę historię. Mam świadomość, że jest znana, ale właśnie cieszę się, że przynajmniej pan jej nie zna. I ta Dla mnie jest nieznana. Zamienię się szybko. I ta kobieta opowiada, że... Narodziny dziecka z niepełnosprawnością można porównać do podróży. Teraz proszę sobie wyobrazić, że pan planuje podróż. I pan planuje podróż do Włoch. I czyta pan wszystko o Włoszech. I pana znajomi też jeżdżą do Włoch i mówią panu, jak wspaniale jest we Włoszech. I pan się bardzo cieszy, bo we Włoszech jest pięknie, bo jest Koloseum, bo jest słońce, ludzie mówią po włosku. I jest tak radośnie. I pan bardzo się cieszy na tę podróż. I wsiada pan do samolotu i jedzie pan do Włoch na podróż, na którą pan czekał. Tą wymarzoną, jedyną podróż. I jak samolot ląduje, to stewardesa mówi, witamy w Holandii. Tak jest tytuł tej opowieści. To tu opowieści jest, witamy w Holandii. I pan mówi, jak to witamy w Holandii? Przecież ja miałam jechać do Włoch. Ja całe życie marzyłem o podróży do Włoch. W Holandii jest brzydko i szaro i nie ma Koloseum i nie ma słońca. I nie tak miało być. Ludzie mówią bardzo dziwnie i pan nic nie rozumie, a pan się uczył włoskiego i pan nic nie rozumie. I pan musi nauczyć się, może nie musi, no ale pan musi zapoznać się z kulturą kraju, w którym pan nie chciał być. Ale po pewnym czasie okazuje się, że w Holandii też jest pięknie. Że Holandia ma tulipany i są wiatraki, nie ma tam Koloseum, ale jest piękna architektura i może się zdarzyć, że pan całe życie będzie żałował, że pan nie pojechał do Włoch. I całe życie pan będzie myślał o tej podróży, która pana ominęła, a inni ludzie tam pojechali i pan też tam miał być, ale pan tam nie dotarł. A może się zdarzyć, że pan zobaczy, jak pięknie może być w Holandii. I postawmy tutaj kropkę, bo to naprawdę piękna historia i taka... Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja na pewno przyjdzie mi do głowy, bo ja już mam jakąś konstrukcję, więc pewnie się przypomnę za jakiś czas, żeby panią zaprosić jeszcze. Bo wydaje mi się, że to był jakiś taki wstęp dla mnie, i dla wszystkich, którzy słuchali i oglądali, do podróży do Holandii. Bo to... Mam wrażenie, że wylądowaliśmy i coś tam zobaczyliśmy w tej Holandii. Ale ładne to, nie słyszałem, naprawdę nie słyszałem, pierwszy raz słyszę. Bardzo pani dziękuję za rozmowę i za poświęcony czas i mam nadzieję do następnego razu. Dziękuję bardzo panie Bartku, dziękuję.